Dobry wieczór, godzina 20:30, zgodnie z zapowiedzią już teraz Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ja tradycyjnie podczas wieczornej wymiany myśli namawiam do tego, żeby Państwo się meldowali, z jakich miejsc na świecie nas oglądacie. Kwestia zadawania pytań jest oczywista, bo to jest nasz wspólny wieczór i od naszej wspólnej energii zależy to, w którą stronę nasza rozmowa się potoczy. A punktem wyjścia do dzisiejszego spotkania jest tom z niejednej półki. To są rozmowy Michała, które powstawały przez lata. Za chwilę będziemy mówić o tych wszystkich twórcach, którzy są w środku, ale wcześniej jeszcze, Michał, już możesz teraz nacisnąć ten magiczny guzik, żebyśmy byli też od razu u ciebie widoczni na Facebooku. I ja właśnie w tej chwili to robię. To znaczy, to jest dla mnie nowa rzecz, bo ja w ogóle jestem bardzo nowy we wszystkim, co się dzieje wokół rozmowy o książkach, więc proszę mi wybaczyć. Nadam temu nazwę u siebie na profilu Rozmawiamy, bo się lubimy. No to prawda, to zgodne z prawdą, jest jak najbardziej. Mam nadzieję, że ten link mi nie... Aha, czekaj, nie, tu jednak jest skomplikowana sytuacja. Dzisiaj jest piątek 13 i w roku 2020, więc mi się wydaje, że to jakby wszystko nam tutaj ten już wyjaśnia. O której wstałaś dzisiaj, Weronika? Powiedz mi tak coś... O, dzisiaj późno, dzisiaj tak przed 9, 8:30. No Boże, to ja już o tej porze, nieważne. Słuchaj, chyba... Co o tej porze robiłeś? Udało się? Byłem już po rozmowie z Wojciechem Mannem i czytałem książkę do wywiadu, który dzisiaj przeprowadzałem. Tak, uruchomiłem, udostępniłem. To ja jeszcze wymienię upublicznię naszą korespondencję, ponieważ dzisiaj mniej więcej w połowie dnia wysłałam ci list od mojej teściowej, która napisała, że Michał Nogaś był w śniadaniówce i skomentowała to jak bardzo miły i młody człowiek. Który z tych komplementów cię najbardziej ucieszył? Naturalnie, że młody. No to już wiesz, się dobrze jestem czujesz. Już w takim momencie życia, kiedy wydaje mi się, że wszyscy są ode mnie młodsi, więc jeżeli ktoś uważa, że jeszcze jestem młody, to perfekt. Powiedz jedną rzecz. Rozmawialiśmy sobie właśnie, nie wiem, muszę ustalić, czy myśmy żartowali, czy mówili na serio, bo przed spotkaniem ja ci powiedziałam z ręką na sercu i to było szczere, że się trochę stresuję, bo ja się zawsze stresuję przed rozmowami, które uwielbiam, ale to nigdy nie zmienia tego faktu, że przed każdą rozmową z autorem jestem zestresowana i w zasadzie, kiedy już startujemy, to ten stres gdzieś ucieka, zresztą jak to wypowiadam, to on sobie idzie. Więc ja jak patrzę na ciebie, Michał, kiedy prowadzisz spotkania autorskie, to mam wrażenie, że jesteś takim uosobieniem spokoju, pewności siebie, wiedzy, więc zastanawiam się, czy tobie też takie emocje pod tytułem skurcze w brzuchu i stres są obce, czy bliskie? Jestem osobą, która się wszystkim stresuje, co ma związek z pracą i kiedy zaczynam spotkanie, to staram się być bardzo skupiony na tym, żeby się nie pomylić w przedstawieniu gościni albo gościa, a potem jak już łapię ten kontakt i osoba zaczyna mówić, to trochę tak ze stresem patrzę, ile jeszcze do końca, nie wiem, czy wytrzymam to psychicznie, no ale wiesz, lata praktyki, doskonale to wiesz, powodują, że człowiek umie to oswajać, natomiast początki były straszne i w pracy takiej zawodowej w radiu, w prowadzeniu audycji na żywo, czy nawet ich nagrywaniu, no i w prowadzeniu pierwszych jakichś spotkań. Teraz oczywiście jest już łatwiej, bo oswajam się z tym, ale wcale nie czuję się bezpiecznie. Ja tutaj muszę powiedzieć, dlaczego się odwróciłam w bok, ponieważ tutaj moja kontrola jakości, czyli mój mąż powiedziała trochę się podgłoś, więc nie będę tutaj mówić, nie będę udawać, że niczego nie robię, tylko trochę się podkręciła i mam nadzieję, że jest dobrze. A informacja dla mojego męża, który siedzi w pokoju obok, jest taka, że możesz mi wysyłać SMS-y, wtedy nie będziesz musiał szeptać, okej? Okay? Zresztą raz już tutaj... Możesz też przysłać psa pięknego, którego macie. No właśnie. Ale wątek psu też się dzisiaj, słuchaj, pojawi, bo ja też będę pytała o jamniki w twoim życiu, to na pewno. Ale najpierw muszę cię zapytać o to, jak zareagowała osoba, mała, cudowna osoba, której dedykowałeś tę książkę z niejednej półki. No, była szczęśliwa, chociaż ma nieco ponad 5,5 roku, więc myślę, że wiele rzeczy jeszcze dociera do niej. Nie do końca rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, ale jeszcze nie umie czytać, ale kiedy pokazałem jej stronę z dedykacją i się zorientowała, że to dla niej, no to była bardzo radosna, uśmiechnęła się. Jest teraz na etapie tracenia zębów mlecznych. To najbardziej uroczy etap. Wypadła jedynka na dole, teraz rusza się jedynka na górze.
Więc myślę, że od tych wszystkich rzeczy, które dzieją się wokół książki taty, ważniejsze jest to, że właśnie przychodzi wróżka Zębuszka. Tutaj mogę po raz pierwszy publicznie i tylko raz się umówmy to zrobię, powiedzieć, jak zareagowała, kiedy zapytałem o to, czy przyjdzie wróżka Zębuszka. Powiedziała tak. Ja myślę, i jak myślisz, to się wydarzy? Odpowiedziała, myślę, że będą monety. I były monety? Nie, monety się zmaterializowały w postaci prezentu, ale tak. No, zda już drogę, którą należy podążać. No ale pytanie o wróżkę Zębuszkę ja bardzo rozumiem. Powiedz Jagodzie, że u mnie też była wróżka Zębuszka, bo po zdjęciu aparatu ortodentycznego też wróżka Zębuszka się należy. No to wiemy już o emocjach Jagody, ale teraz bardzo serio chciałabym cię zapytać o twoje emocje. Rozmawiasz przez tyle lat, Michał, z autorami, czy też tysiące książek. Powiedz szczerze, jaki to był moment, kiedy przyjechała paczka prosto z drukarni, otworzyłeś po raz pierwszy i zobaczyłeś tego żółtego grubasa? Był to bardzo dziwny moment. Wziąłem tę książkę do ręki tak po prostu wychodząc z wydawnictwa, że już jest rozemocjonowany, a potem położyłem ją przed budynkiem gazety, w której pracuję, na takim murku, który tam jest. Spojrzałem na nią i sobie pomyślałem, Jezu, nie wierzę, to naprawdę się wydarzyło. Po pierwsze, objętość tej książki zrobiła na mnie wrażenie. Nie spodziewałem się, że to będzie tak duże. A potem muszę przyznać, i nie ma w tym ani grama kokieterii, ona po prostu jest pięknie zrobiona. I to w ogóle nie jest moja oczywiście zasługa, tylko... Nie, no wcale. Zasługa osób, które zadbały o formę graficzną i dopięły wszystko, więc od razu może na początku, kiedy już pytasz o to, powiem, komu tę książkę zawdzięczam. Joanna Rusinek? Tak, zawdzięczam tę książkę, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, Joannie Rusinek, która jest autorką znakomitych rysunków, portretów moich bohaterów, i myślę, że absolutnie, o, tu właśnie Państwo widzą, to Aneta Plejl i Maciej Zaręba-Bielawski. Myślę, że takie rysunki od Joanny powinien kupować New Yorker po prostu masowo, bo to jest po prostu wspaniała robota. Książkę zaprojektował jej wnętrze, ale też okładkę Przemek Dębowski, który no, jest mistrzem w tworzeniu okładek, i bardzo mu dziękuję za to, że się zgodził, chociaż wiem, że właściwie poza pracą dla swojego wydawnictwa już tego nie robi, ale tu się zgodził, odstąpił od zasady, jestem mu wdzięczny. No i trzecia osoba, o której nie możemy zapominać, to jest redaktor tej książki, czyli ta osoba, która przeczytała na nowo te wszystkie teksty, dokonała redakcji, pomagała mi w wyborze i też no de facto przycisnęła mnie do tego, żeby ta książka powstała, czyli Wojtek Szot, których to całą trójkę bardzo serdecznie dzięki naszej rozmowie po raz kolejny chciałem pozdrowić. To ja jestem od razu bardzo ciekawa, Michale, jakich środków nacisku używa Wojtek Szot, bo powiedziałeś, że no, w pewnym sensie musiałeś poczuć taką presję, żeby to się zmaterializowało. No, od kilku lat różni wydawcy pytali mnie o to, czy właściwie dlaczego jeszcze nie mam wydanego zbioru rozmów swoich z czasów dawniejszych, czyli radiowych, albo tych nowszych, czyli gazetowych. Ale ja zawsze jakoś tak zbywałem to taką myślą, że w ogóle nie, może nie, zarzekałem się zawsze, że żadnej książki nie wydam i tak dalej. Ale wiesz, czym innym jest taka rozmowa niezobowiązująca na korytarzu albo przez telefon z osobami, które spotykasz w życiu rzadko, a czym innym jednak jest rozmowa z przyjacielem, który w sytuacji znacznie bardziej intymnej, takiej bliższej, w sensie takim, że no ktoś komu ufasz, z kogo zdaniem się liczysz, zadaje ci takie pytanie. No i właśnie on mnie zapytał, dlaczego ja właściwie jeszcze tego nie zebrałem. I nawet jakoś specjalnie nie musiał mnie przyciskać do muru, żeby to się stało. Po prostu wyjaśnił mi, on znawca rynku książki, obecny na nim od lat, że dobrze byłoby to zebrać i mieć tę książkę właśnie w takiej, a nie innej postaci, też żeby to nie zginęło, dlatego że oboje to doskonale wiemy, jako osoby, które pracują w mediach od lat i oboje mamy na swoim koncie przygody z radiem, a także przygody z prasą w moim przypadku od kilku lat, że jakkolwiek byśmy się nie narzekali, to co robimy, nawet teraz mając możliwość zapisywania tego w internecie, jest jednak dość ulotne i rozproszone. A tutaj te wywiady zebrane z gazety, z wysokich obcasów, z książek, no, no gdzieś się jakoś tak na nowo zmaterializowały. I powiem szczerze, że teraz, kiedy ta książka się ukazała, dopiero zrozumiałem, jak
wielu świetnych autorów udało mi się spotkać w życiu. Jakie to było szczęście. Więc jestem wdzięczny mojemu redaktorowi za to, że mnie delikatnie przymusił. I też jestem wdzięczny wydawnictwu za to, że zgodziło się na dwa moje warunki przy okazji podpisywania umowy na tę książkę. Proszę, to znaczy, gwiazda. Nie, w ogóle nie. To znaczy ja chciałem powiedzieć, że po prostu zależało mi na dwóch rzeczach. Ponieważ książka składa się z wywiadów, które były już opublikowane wcześniej, ale też z kilku rzeczy, które są stworzone specjalnie na potrzeby tej książki. Pierwsza to jest pierwszy w ogóle wspólny wywiad z Anetą Plejl i Maciejem Zarembą-Bielawskim, o którym już mówiliśmy przy okazji. Dziękuję w imieniu moich rozmówców. Wywiad z Małgosią Reimer o Albanii współczesnej, trochę zapowiadający pewnie jej kolejną książkę, drugą część Błota, jeżeli tak mogę nazwać. Wywiad z Mariuszem Szczygłem o czytaniu, bo wszyscy z nim rozmawiają o pisaniu, a tutaj żeśmy się zgodzili, że porozmawiamy o czytaniu. I dwie rzeczy, które być może o czymś zapomniałem, przepraszam, ale dwie te, na których mi zależało bardzo, to rozmowy z pisarzami z Brazylii. Bardzo chciałem porozmawiać z autorami z Brazylii, których wspólnie z Wojtkiem wyszukaliśmy, to znaczy z Bernardo Kucińskim i Michelem Laubem. Wstrząsająca rozmowa. Mhm. Zresztą bardzo mnie cieszy to, że Kuciński jest w Polsce dostępny, jego książka K, Relacja z pewnych poszukiwań, a Laub za chwilę ukaże się w pauzie Dziennik Upadku. Bardzo się cieszę z tego powodu. Chodziło mi o to, że chciałem pokazać, jak populizm dochodzi do władzy w różnych częściach świata i jakie mechanizmy za to odpowiadają. I udała się wyprawa do Brazylii tuż przed początkiem pandemii i dwie rozmowy w São Paulo. No a druga rzecz, na której bardzo mi zależało, to żeby w książce znalazła się Alice Munro. Jedna z moich ukochanych pisarek, noblistka, która w roku 2013 otrzymała, ale już nie odebrała nagrody, a potem wycofała się z życia publicznego. Postanowiłem zaryzykować i kiedy po miesiącach poszukiwań, próbach nacisku przez agentów, wydawców, a nawet zwracając się z prośbą do Margaret Atwood, która powiedziała, że mi nie pomoże, ale jeżeli wpadnę gdzieś na Alice Munro, to na pewno ze mną chwilę porozmawia. Nie ucieknie przed tobą. Tak, po prostu w ciemno kupiłem bilet do Kanady i poleciałem, żeby ją odnaleźć, żeby spróbować jej poszukać. I to jest jedyny niewywiad w tej książce, otwierający ją zresztą, relacja mojego, no, czegoś na kształt śledztwa reporterskiego, którego finał był dla mnie bardziej zaskakujący, niż mogłem sobie wymarzyć. Nie będziemy oczywiście tego finału zdradzać. Ja widzę, że tutaj się bardzo międzynarodowo zrobiło, bo były pozdrowienia i z Abu Dhabi, jesteśmy też w Filadelfii, jesteśmy w Suwałkach, we Wrocławiu, w Pińczowie. Państwo cały czas się meldują. Od razu mówię, że jeżeli ktoś by chciał się podzielić... To są wszystkie miejsca, w których miałem okazję być, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. To nie jest przypadek. I Państwo, jeżeli macie ochotę się podzielić ze swoimi przyjaciółmi tym spotkaniem, to pod naszą relacją jest taki prosty przycisk udostępnij i wtedy również Państwa przyjaciele mogą śledzić to spotkanie, więc zapraszam. O, Neapol jeszcze do nas dołączył. Nie wiem, czy widziałeś tutaj komentarz pani Sylwii, że bardzo chętnie by zobaczyła waszą wspólną książkę z Wojtkiem Szotem, rozmowy o literaturze, więc tutaj podrzucam i od razu przekazuję na bieżąco. O, jest komentarz. Aha. Co pan na to? Od razu zapytam. Sylwia? Jeżeli to jest ta Sylwia. Sylwia z Urody Życia. Aha. Bo, czy to jest Sylwia, z którą ja studiowałem wspólnie? Nie wiem, może. Sylwia, jeżeli musisz tak... się ujawnić. Jeżeli tak, to daj znać. Jeżeli o tak, proszę, to... mówiłeś o pani Alice i proszę, mamy pozdrowienia z Kanady, prosto z Montrealu i Londyn do nas w tym momencie. Oj, wiesz, to dołączył. Jest niebezpieczne, bo gdybyśmy powiedzieli, że z Kanady to i z Montrealu, to byśmy zaraz się dowiedzieli, że to jednak Quebec. Także ostrożnie, oni tam są bardzo wyczuleni. To wiesz co, może zacznijmy od tej ulubionej mojej pary. Powiem ci szczerze, że nie wiem, co ty na to, na takie tutaj czytelnicze zapędy, ale nie czytałam twojej książki tak zgodnie z Bożym porządkiem, może nie porządkiem, a porządkiem Michała Nogasia, o tak, czyli po kolei. Tylko najpierw sobie wybierałam tych autorów, którzy mi przez lata towarzyszyli w moim życiu literackim, a potem, za co ci bardzo, Michale, dziękuję, odkrywałam razem z tobą kolejnych pisarzy. Powiem ci nawet, że byłam w pewnym stopniu zawstydzona, ale potem sama sobie przetłumaczyłam, że to dobrze, że jeszcze jest tyle kolejnych książek do odkrycia i kiedy skończyłam całość, to pomyślałam sobie, że naprawdę muszę się odżywiać zdrowo i wysypiać, bo do setki muszę dociągnąć, żeby przynajmniej część tych zaległości literackich nadrobić. Tak to wygląda w moim przypadku, więc zacznijmy od tej cudownej pary, ja jeszcze raz przypomnę to zdjęcie, a pan redaktor będzie przedstawiał.
Na chwilę zniknąłem, ale jestem, tak, już jestem. Zacznijmy. A ja cię cały czas widziałam, wiesz. Aha, zaczynamy od mojej urobionej pary, widzisz na zdjęciu? Tak jest, Aneta, i o której on mówi, Agnieszka i Maciej Zaremba-Bielewski. Tak. Powiem ci, że w tej rozmowie jest bardzo wiele przeróżnych wątków, ale dla mnie to jest przede wszystkim przepiękna historia o miłości, więc dla tych, którzy jeszcze nie znają tej pary, poprosiłabym cię o kilka słów wstępu, tak na zaostrzenie apetytu na spotkanie. Oczywiście nie zdradzamy wszystkiego, a niesamowite jest też dla mnie to, że ty jako pierwszy w sumie przeprowadziłeś z nimi wywiad z parą, a nie osobno, bo to są dwie fantastyczne postaci. I do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak się stało, że nikt wcześniej nie wpadł na ten pomysł, ale chcę sobie to tłumaczyć tym, że może po prostu bano się tych dwóch niesamowicie silnych osobowości. Aneta Pleijel, wybitna szwedzka pisarka, felietonistka, Justyna Czechowska, którą wiele osób pewnie kojarzy, tłumaczka z języka szwedzkiego, uważa zresztą, że Anetę powinna otrzymać Nagrodę Nobla z dziedziny literatury. Nie miałbym nic przeciwko. Jeden z najważniejszych głosów literackich Szwecji. No i oczywiście Maciej Zaremba-Bielewski, wybitny reporter, który otrzymał m.in. Nagrodę imienia Kapuścińskiego za Dom z dwiema wieżami. Od końca lat 60., początku lat 70. emigrant, mieszka w Szwecji i tam początkowo zajmował się, uwaga, robotami budowlanymi. Aż w końcu, maszynista dźwigu budowlanego, to przykład, jest dla mnie cudowne. Na przykład, aż w końcu los tak sprawił, szczęśliwie dla nas wszystkich, poznał na jednym ze spotkań w jednym z domów kultury Anetę Pleijel i zaprzyjaźnił się z nią i z jej towarzystwem, no a ona w jakimś sensie zmusiła go do tego, żeby zaczął pisać, ponieważ miał talent i tak wspólnie zaczęli iść przez życie, potem przyjechali tutaj w czasie Karnawału Solidarności, spotkali Herberta, wspólnie go tłumaczyli na język szwedzki. Wspaniała opowieść. Mieszkają w takim mieszkaniu w pięknej kamienicy w Sztokholmie. I kiedy spotkaliśmy się w ich mieszkaniu właśnie w lutym roku tego, tak, 2020, tuż przed pandemią, to okazało się, że mają w kuchni papirusa, który to jest kolejnym pokoleniem papirusa przywiezionego z Egiptu przez Selmę Lagerlöf. Niesamowite. I po prostu przyjaciele Szwedzi przekazywali sobie zaszczepki i on teraz taki wielki, rosły w kuchni u Anety i Macieja sobie stoi i góruje nad wszystkim. To ja jeszcze muszę powiedzieć to zdanie, które jest, otwiera w zasadzie tę rozmowę, że literatura jest najbardziej intymnym sposobem, by zrozumieć drugą osobę, bardziej intymnym niż dzielenie łóżka. Bardzo też podoba mi się ten wątek, bo to jest para, którą różni niewielka różnica wieku, tak bym powiedziała. Natomiast łączy ich wszystko inne i cudowne było to, kiedy Agnieszka, jak mówi o niej pan Maciej, no miała trochę wątpliwości, że jednak ta różnica jest spora i on powiedział cudowne zdanie, jesteśmy w tym samym wieku, bo za dorastanie w komunizmie dodaje się 10 lat. To poczucie humoru, dystans, fantastyczna sprawa. Tam jest taki moment, kiedy pan Maciej opowiada, kiedy Agnieszka wieczorem nie słyszy tego, co do niej mówię, jestem spokojny, to znaczy, że ma flow. Jest też taki wątek, kiedy pan Wiesław Myśliwski mówi o tym, że nie ma życia, kiedy on zaczyna czytać, pisać, więc zastanawiam się, Michał, jak jest z tobą w domu. Kiedy zaczynasz czytać i po prostu tracisz kontakt z rzeczywistością, to jak to znoszą domownicy? Czy są jakieś takie ramy, kiedy można wchodzić? Czy jest taka strefa, proszę nie przeszkadzać? Jak to u ciebie wygląda? Nie ma czegoś takiego. Raczej proszę nie przeszkadzać jest wtedy, kiedy muszę coś napisać i mam mało czasu. Natomiast trochę, przyznam się tobie i państwu, nauczyłem się czytać w każdych warunkach i właściwie wykorzystuję każdy moment, kiedy mogę na czytanie. No już jakby taką moją ulubioną anegdotą pokazującą rodzaj desperacji, kiedy masz czas, żeby czytać, jest opowieść o tym, jak kiedyś utknąłem w korku na budowanej wtedy jeszcze drodze S8, właściwie remontowanej między Łodzią, Częstochową a Warszawą. Korek był potworny, stałem w nim 3,5 godziny i po prostu otworzyłem sobie książkę i posuwając się żółwim tempem za innymi samochodami, czytałem, żeby nie marnować tego czasu, bo przyznam szczerze, że mam trochę problem z audiobookami, to znaczy w większości przypadków nie jestem w stanie ich słuchać, ponieważ nie jestem w stanie przyjąć w jakimś sensie narzucanej interpretacji przez osobę czytającą. Jest kilku aktorów w Polsce i aktorek, które czytają to w taki sposób, że nie jest to nacechowane emocjami, jednak muszę czytać po swojemu, dlatego że wtedy mój mózg i moja wyobraźnia pracują.
Natomiast od pewnego czasu przekonałem się po latach prób wreszcie do czytnika i on jest bardzo przyjazny, mogę go wziąć ze sobą do plecaka, do torby, biec dalej i każdą właściwie wolną chwilę, jeżeli nie mam czegoś innego do zrobienia, wykorzystuję na czytanie, czy to przed snem, czy to o poranku, czy to gdzieś w pracy, kiedy akurat mam chwilę wolnego, czy to w podróży. Natomiast nie ma takiej sytuacji, że się zabarykadowuję w domu i mówię, nikt tu nie może wchodzić, proszę mi nie przeszkadzać. Nie, nie mam takiej sytuacji, że uciekam całkowicie w świat książki i nie jestem w stanie się z niego na chwilę, z niego wyskoczyć, jeżeli muszę coś zrobić. Michał, to otworzyłeś mi kolejną szufladkę w głowie. Wspomniałeś o przygodzie radiowej. No radio to jest zawsze moja największa miłość. Ta przygoda twoja trwa cały czas. I zastanawiam się, jako ludzie radia chyba mamy takie zboczenie, ja przynajmniej mam, że kiedy czytam tekst, bardzo lubię po pierwsze czytać go na głos, ale nawet jeżeli sobie czytam po cichu w myślach, to słyszę melodię zdania. I kiedy mierzę się na przykład z tekstami prasowymi, to jest to dla mnie wyzwanie, żeby to, co słyszę w tonacji, w ciszy, która nagle zapada w rozmowie, te emocje, które są w głosie i to kocham w radiu najbardziej, że to jest strasznie trudne, żeby oddać to na papierze. Mhm. I dla mnie to jest zawsze zmaganie. Dochodzę do takiego momentu, kiedy te puzzle zaczynają się składać i wtedy jest ogromna satysfakcja, ale dla mnie, mówiąc szczerze, to jest najtrudniejsze rzemiosło dziennikarskie. Więc zastanawiam się, jaki to jest proces dla ciebie? To przełożenie z tego, co słyszysz, żeby ten ktoś, kto bierze książkę z niejednej półki, tak naprawdę poczuł atmosferę, energię tego człowieka, z którym ty rozmawiasz. Jak się z tym mierzysz? Słucham rytmu zdań, kiedy spisuję. Mm-hmm. Jest to oczywiście łatwiejsze w przypadku autorów z Polski. Trudniejsze w przypadku autorów z zagranicy z różnych powodów. Także z powodu tego, że używają różnego rodzaju idiomów, które brzmią inaczej po angielsku, inaczej po polsku, to jest jasne. Ale staram się zawsze znaleźć rytm zdania i wypowiedzi. Wydaje mi się, że to się udaje oddać na papierze, jeżeli się wejdzie właśnie już przy momencie, w momencie spisywania, tłumaczenia, w ten typ, rodzaj narracji, który prowadzi autor. Niektórzy są dość powolni, ważą każde zdanie, każde wypowiedziane słowo, inni mówią jak karabin. I wydaje mi się, że trzeba też umieć oddać to w wywiadzie. To znaczy, jeżeli ktoś mówi bardzo szybko i właśnie szybko wypowiada myśli, to wywiad musi być szybki. Też w takim sensie, że są to krótkie wypowiedzi, pytanie, krótkie wypowiedzi. Jeżeli ktoś namyśla się nad tym, co chce powiedzieć, to w formie papierowej po prostu jego wypowiedzi zajmują więcej miejsca. Ja też mam taką przypadłość, nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, że staram się być nieinwazyjny, to znaczy nie przerywać. A jeżeli, a jeżeli zadaję pytanie, to raczej ono służy temu, żeby jeszcze o coś dopytać, albo żeby dodatkowo otworzyć rozmówcę. Umiesz to, bo wiem, że to nie jest taka sytuacja, w której przerywa się rozmówcy, tylko słuchając i będąc jego ciekawym, zadaje się pytanie najprostsze. Wtedy ta osoba, będąca po drugiej stronie, czuje się trochę w obowiązku, nawet jeżeli nie ma tej świadomości, dopowiedzieć, wyjaśnić. I to jest moim zdaniem w ogóle najciekawszy moment wywiadu, kiedy ktoś coś ci opowiada, a ty podążasz za jakimś fragmentem wypowiedzi, jakimś słowem, które się pojawia i pytasz o to. Albo ktoś opowiada ci jakąś historię, stawia kropkę, a ty wtedy pytasz, ale dlaczego? Albo co to znaczy? Proste pytania. I wtedy ta odpowiedź jest jeszcze bardziej pogłębiona i ja mam poczucie, że te osoby zbliżają się do mnie i do czytelników albo do słuchaczy, bo chcą, żeby oni lepiej zrozumieli ich historię, ich opowieść. I też tak staram się potem to przepisywać na papier, żeby było mnie jak najmniej w tej rozmowie, tylko tam, gdzie to jest potrzebne, a żeby wybrzmiało dokładnie wszystko to, co ta osoba chce powiedzieć. Oczywiście, że jest tak, że w procesie pisania wywiadu inaczej niż w radiu, no, tam też się montuje, można to ze sobą zestawiać. Wtedy ten wywiad staje się bardziej płynny. Natomiast na pewno nie można pozbawiać osoby mówiącej sensu wypowiedzi i tego, co chciała przekazać. Natomiast wszelkiego rodzaju ruchy mające ten wywiad upłynnić są wskazane i myślę, że tutaj nikt się o to nie obraża.
A powiedz, jakie ci emocje towarzyszą przed autoryzacją, bo ja zawsze ten moment, kiedy wypuszczam tekst i on już jest w szynce odbiorcy, to potem cały czas sprawdzam, czy już jest autoryzacja, czy nie, z takim lękiem, czy ten ktoś usłyszy ciebie w tym, co zapisałam. Więc zastanawiam się, jak to u ciebie wygląda, czy jest taki moment niepokoju, czy udało się oddać to, co ten ktoś chciał powiedzieć. Ja jestem osobą, która do tego całego procesu autoryzacji, czy też procedury podchodzi bardzo spokojnie. To znaczy uważam, że to jest nasza wspólna praca i jeżeli ktoś w procesie autoryzacji dojdzie do wniosku, że mógłby powiedzieć coś inaczej, użyć innych słów, to ja się w ogóle nie upieram. Oczywiście nie zgadzam się na to, żeby ktoś mi ingerował w pytania. Natomiast przy zachowaniu sensu odpowiedzi, tego co autorka chciała przekazać, nie mam problemu z tym, żeby się zgodzić na zmianę szyku zdania, na inne ustawienie tych zdań, na podmianę wyrazów. Wydaje mi się, że osoba, która mi ufa, jest też godna zaufania, więc pozwalam na to i nie poganiam, no chyba że deadline'y gonią, ponieważ ja wiem, że dla tej osoby to, co ona powie, jest istotne, żeby zostało usłyszane właśnie w takiej formie, w jakiej chce, żeby to do innych dotarło. To nie jest gonitwa za politykami z mikrofonem, chociaż oczywiście bardzo szanuję pracę moich kolegów, którzy tym się zajmują i uważam, że robią kapitalną robotę, jeżeli robią to obiektywnie i mądrze. Natomiast tutaj wydaje mi się, że pośpiech jest, no nie jest dobrym doradcą akurat w tym przypadku, więc daję ten czas. Wiesz co, ja bardzo lubię ten moment w twojej książce Z niejednej półki, kiedy jedna z twoich rozmówczyń, zaraz ją ujawnimy, mówi, że tak naprawdę ona nie chce twojej autoryzacji, nie interesuje ją artykuł, tylko prosi cię o wysłanie zdjęcia twojej córki Jagody. I powiem ci, że to mnie kompletnie rozłożyło na łopatki, bo w jednym zdaniu pokazało, jakie są priorytety. To jest w zasadzie trochę inne powiedzenie o tym samym, to co powiedział pan Wiesław Myśliwski, że literatura nie jest najważniejsza, a najważniejsza jest miłość. Powiedz trochę o tym spotkaniu, bo to jest też jedna z autorek, która kazała ci obserwować drzewa, czyli prawdopodobnie, nawet aż chciałam powiedzieć, w sumie tak, chciałam powiedzieć, że prawdopodobnie te istoty, które były tu przed nami, będą po nas, o ile im na to pozwolimy, więc powiedz, co to było za niezwykłe spotkanie, bo spacerowałeś sobie nad oceanem, dostałeś pod nos 6 babeczek, od razu chciałam zapytać, czy zjadłeś 6, bo podobno wszystkie były dla ciebie. Nie, nie zjadłem. Jestem już w takim wieku, że muszę jednak dbać o wagę i o przemianę materii. To była niesamowita wyprawa. Mówimy o Annie Proulx, czyli o znakomitej amerykańskiej autorce, która w Polsce właściwie zaistniała dzięki filmowi, czyli Tajemnicy Brokeback Mountain. Wtedy wiele osób dowiedziało się, że ten film powstał na podstawie opowiadania Annie Proulx, ale także autorka kronik portowych, które również zostały przecież zekranizowane. Czy Dwali, które z tego co wiem także zostały albo będą zekranizowane. No to była wyprawa na koniec świata, dosłownie i w przenośni, ponieważ Annie Proulx, często się przeprowadzając w Stanach Zjednoczonych, osiadła i powiedziała, że już się stamtąd nie wyniesie, w takim małym miasteczku Port Townsend, to jest w stanie Waszyngton, pod Seattle, więc musiałem udać się do Seattle, a potem przesiąść się do autobusu i autobusem oraz promem, co dla mnie, a moje ciało średnio lubi kontakt z wodą, jest dużym wyzwaniem. Dojechałem do miasteczka Port Townsend, była to jesień, przed Halloween, padał deszcz, żeby dojść do miasta od przystanku gdzieś na rogatkach, szedłem prawie godzinę przez ciemny las, a pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, były świecące się dynie, jakieś kilkadziesiąt świecących się... Tak z baśni Andersena się zrobiło. Dokładnie tak, albo braci Grimm nawet. No, tak, mroczniej. Bardzo to było ciekawe doświadczenie. Zabukowałem się chyba w jedynym istniejącym w tym mieście hotelu w stylu wiktoriańskim, w którym od prawie 2 miesięcy nie było żadnych gości, bo było już po sezonie, więc byłem tam zjawiskiem. No i następnego dnia rano grzecznie zapukałem do domu Annie Proulx, która przywitała mnie właśnie bułeczkami z lokalnej piekarni, po które specjalnie poszła. Powiedziała, że ona nie może już jeść, ale specjalnie dla mnie, skoro przyjechałem z daleka, przyniosła. Zjadłem 2, wypiliśmy kawę, obejrzałem jej bibliotekę, porozmawialiśmy, a potem powiedziała, że będziemy ten wywiad kontynuować w drodze, na spacerze. I pojechaliśmy na przepiękną plażę nad Pacyfikiem. Upierała się, że jak jest ładna pogoda, to widać stamtąd Alaskę, chociaż nie wierzę w to do końca, no ale naprawdę widok był oszałamiający.
chodziliśmy, oglądaliśmy wydmy, pokazywała mi różnego rodzaju rzeczy, rośliny, które ocean wyrzuca na plażę. I też kazała mi patrzeć na drzewa. Ona jest wielką miłośniczką drzew. To ona właśnie w czasie rozmowy, między innymi ona zapytała mnie o to, jak to jest możliwe, że w Polsce wycina się Puszczę Białowieską, która jest, powinna być dla nas ogromnym darem od natury, od przyrody, że mamy tak wspaniałe miejsce. No i to właśnie ona na zakończenie tej rozmowy, bardzo osobistej i bardzo poruszającej, powiedziała, że nie chce wywiadu, nie chce egzemplarza gazety, chce zdjęcie mojej córki na pamiątkę naszego spotkania, a potem okazało się, że wysłałeś? Nie, ale dostała, jak była w Warszawie, chcę to właśnie powiedzieć, że było to niesamowite, ponieważ Annie Proulx potem spełniła swoje marzenie i przyjechała do Polski, była gościnią Big Book Festiwalu, powiedziała, że przyjedzie pod warunkiem, że będzie mogła pojechać do Puszczy Białowieskiej, zobaczyć ją. I było to dla mnie niesamowicie wzruszające, że chociaż ja prowadziłem wtedy na festiwalu spotkanie w zupełnie innym punkcie Warszawy, ona specjalnie przyjechała się przywitać, tam dokonaliśmy transakcji przekazania rzeczy, o które prosiła i pojechała dalej. Naprawdę bardzo wzruszający moment, który też pokazał, że no być może nie za każdym razem mamy do czynienia z taką, wiesz, taśmową produkcją tych wywiadów, tylko po prostu, że autorzy coś z tych naszych spotkań zapamiętują. O, to właśnie Annie Proulx, narysowana przez Joannę Rusinek. Dokładnie. Kiedy tak patrzę w bok, drodzy Państwo, to cały czas jestem zanurzona w rozmowie, tylko szukam jeszcze portretów przepięknych, tak żeby Państwo mogli przynajmniej w taki symboliczny sposób spojrzeć w oczy rozmówców. I to właśnie Annie powiedziała Ci, że na co dzień obcujesz z naturą, no bo Twoja córka to jagoda, prawda? Tak, tak było. Bardzo jej się podobało to imię. Powiem Ci, że naprawdę siedziałam i po prostu nagle zarejestrowałam, że mam takie trochę mokre oczy przy czytaniu, więc to działa. To teraz bym bardzo chciała, żeby w tej rozmowie pojawiła się pani Hanna Kral i taka niezwykła opowieść o Marku Edelmanie. Z tego całego wywiadu, słuchaj, mam w głowie taki detal, ale to jest zawsze tak, że nasze emocje się zakotwiczają przez detale. Maszyna do szycia łucznik. Możesz trochę opowiedzieć też o motywacjach, które spowodowały, że ty podniosłeś słuchawkę telefonu, zadzwoniłeś do pani Hanny i stwierdziłeś, że chcesz porozmawiać. Ten wywiad, do czego się przyznaję we wstępie, wprowadzeniu do niego, wziął się ze złości, jakby nie powiedzieć ze wściekłości. To znaczy, trochę jest tak, że nasza władza i państwo polskie zapomniało o dość okrągłej rocznicy urodzin Marka Edelmana, którego ja uważam za jednego z największych bohaterów XX wieku. No prawda, że piękna Hanna Kral. Przepiękne. Taka cudowna młodość w oczach i w ogóle taka łagodność i mądrość, która po prostu jest panią Hanną. Tak się zapatrzyłem, przepraszam. Wzięła się właśnie z tej mojej wściekłości ta rozmowa. Zadzwoniłem i zapytałem, czy nie moglibyśmy porozmawiać o Marku Edelmanie, także po to, żeby przypomnieć tym, którzy nie chcą pamiętać albo którzy nie mieli jeszcze okazji spotkać się z tą wyjątkową postacią, o nim, o jego bohaterstwie, o jego postawie, o jego działaniach w czasie powstania w getcie i o tym, co robił w powojennej Polsce. I ona się zgodziła. I ten wywiad zaczyna się od jej opowieści, tak naprawdę to ona zaczyna tę opowieść. Ja nawet nie zdążyłem zadać pytania, że skoro ma być o Edelmanie, to zacznijmy od początku, czyli o historii ich spotkania. I no to jest niezwykle poruszająca opowieść o tym, jak powstawała książka Zdążyć przed Panem Bogiem. Niesamowicie intrygująca opowieść o tym, jak Hanna Kral potrafiła okiełznać Marka Edelmana, który, jak wiemy... Niewielu się to udawało. Niewielu się to udawało, no i miał swoje zdanie na wiele tematów i często się wściekał. Ale też opowieść o tym, że w życiu Hanny Kral i Marka Edelmana wiele było niesamowitych przypadków. No bo historia maszyny do szycia, o której opowiadasz, która właściwie uratowała komuś życie. Historia zdobywania paszportu, jej nagłego, przypadkowego zakolegowania się z sekretarką, która miała dojście do ważnych sekretarzy, którzy odpowiadali za wydawanie paszportów, tak żeby ktoś mógł na przykład wyjechać z Polski do Izraela. Jej umiejętność odnalezienia się, znalezienia się dokładnie w tym momencie, kiedy należy. To znaczy historia, którą opowiada, kiedy spacerowała z Edelmanem
po Łodzi, kiedy byli obserwowani przez bezpiekę, bo bezpieka nie chciała pozwolić Edelmanowi, żeby pojechał na obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie w Warszawie, żeby złożył kwiaty. To jest wszystko niesamowite i tam w detalach tkwią najbardziej istotne rzeczy, które Hanna Kral opowiada. O bohaterstwie, odpowiedzialności, wytrwałości, niezłomności, pewności siebie i przekonaniu do własnych racji wtedy, kiedy należy. Bo mnie się wydaje, że wbrew temu, o czym sami mówiliśmy, Marek Edelman wiedział, kiedy należy się upierać, a kiedy można lekko odpuścić. Był człowiekiem niezłomnym. Bardzo mi się to w nim zawsze podobało. I imponuje mi sposób, w jaki Hanna Kral opowiedziała jego życie, ale też sposób, w jaki opowiada o znajomości z nim. Nie wiem, czy to można nazywać przyjaźnią, nie mnie to oceniać. Ale widać, że dla niej Edelman był również kimś niezwykle wyjątkowym i że ona sama bardzo wiele się od niego nauczyła. Państwo do nas cały czas dołączają. Pani Agnieszka mówi, rozmawiajcie tak proszę do rana, doślemy kawę i kanapki. Ciekawa propozycja. Michał, musisz sprawdzać cały czas baterię, ci przypominam, żebyśmy nagle tutaj nie zniknęli państwu. Co, jest nieźle. Wykonałem wszystkie twoje polecenia, tak. Proszę, jaki podporządkowany. Drodzy Państwo, cały czas mówię, że można udostępnić nasze spotkanie. Jest taki guziczek udostępnij, bo widzę, że cały czas to grono nam się powiększa, więc Państwa działania też tutaj przynoszą sukces. A cieszę się, że Michał, sprawdzamy dzisiaj pojemność Twojego mieszkania, bo sporo nas już u Ciebie siedzi, że tak powiem kolokwialnie. Ale wracam jeszcze do tego spotkania z Hanną Kral, która opowiada o Marku Edelmanie, ale właśnie to jest niezwykłe, że ja czytając Twoje rozmowy miałam wrażenie, że czuję obecność zarówno Twoich rozmówców, jak i wszystkich osób, o których oni opowiadają i to jest absolutnie niezwykłe. Te całe rozważania na temat zła, wstrząsające krótkie zdanie, że w każdym z nas jest trochę z komendanta Treblinki, czyli że każdy z nas, ja mam takie wrażenie, ma taki fabryczny guzik gdzieś wbudowany dobra i zła i bardzo trzeba uważać na to, co naciskamy. I to piękne zdanie, które otwiera rozmowę z panią Hanną Kral, że ostatecznie chyba w całej naszej wiedzy, cała nasza wiedza sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, co jest dobre, co jest złe. Powiedz, Michał, bo też się zastanawiam, która z tych rozmów dla ciebie w sensie takim emocjonalnym, ja wiem, że to jest trochę tak jak, może trochę niewygodne dla ciebie pytanie, bo mam wrażenie, że to by może deprecjonowało innych, ale ja bym nie chciała tego ustawiać, kto był najlepszy, najciekawszy. Tylko chodzi mi o taki moment, kiedy czasami wracasz po spotkaniach autorskich do domu i każdy z nas na pewno coś takiego ma i czujesz coś, czego nie potrafisz nazwać, ale naprawdę wiesz, że coś niezwykłego się wydarzyło pomiędzy tobą a twoim rozmówcą. Kto to był? Jest kilka takich rozmów w tej książce. Na pewno jest to rozmowa z Małgosią Reimer o Albanii i o sytuacji młodych Albańczyków. I rozmowa o osobach LGBT, osobach transseksualnych, o ich sytuacji w Albanii, o życiu w kraju, w którym patriarchat ma się znakomicie i religia również, i o tym, w jak trudnej oni znajdują się sytuacji, w jak trudnym położeniu. I kiedyś ta rozmowa wydawała mi się rozmową tylko o Albanii, ale ostatnie miesiące sprawiły, że niestety... Bardzo aktualna. To jest także coraz bardziej rozmowa o Polsce. Bardzo poruszająca była dla mnie, i oczywiście była też ogromnym wyzwaniem, rozmowa z Wiesławem Myśliwskim, gdzie rozmawiamy między innymi o śmierci. Przyznam się, że pierwsze pytanie pisarzowi, który jest już osobą w dość zaawansowanym wieku, i bardzo wiele przeżyła i widziała. Zadanie pytania o to, czy mam się bać śmierci, dzisiaj uważam za odważne dla samego siebie. Bo właściwie różnie to się mogło potoczyć. Ale chyba taką rozmową z tych, które znalazły się w książce, które zrobiły na mnie największe wrażenie i nawet daliśmy temu z moim redaktorem wyraz, a właściwie nawias w tej książce, to jest rozmowa z Bernardo Kucińskim, który był dla mnie odkryciem, jeżeli chodzi o i o postać, i o pisanie, i o historię, którą opowiada. Tu, jeżeli pozwolisz, oczywiście, pokrótce powiem tylko. Ta książka, o której wspominaliśmy, czyli K, relacja z pewnych poszukiwań. K, nie bez powodu, bo to jest trochę taka historia, która nawiązuje do Kawki. To jest rzecz o
rządach dyktatury wojskowej w Brazylii. Nagle z ulicy znika dwójka osób. Ona i on, małżeństwo. Dowiadujemy się z tej książki, że jest to małżeństwo zaangażowane w działalność lewicowej partyzantki miejskiej, tej, która walczy z dyktaturą wojskową. No i zaczyna się proces poszukiwania tych ludzi, w który przede wszystkim włącza się ojciec dziewczyny, która zaginęła, a potem także inni członkowie rodziny. I oni są odsyłani od jednego wojskowego do drugiego, od jednego pokoju do drugiego, od jednego przedstawiciela władzy do drugiego. Powoli zaczyna do nich docierać, że właściwie nie szukają żywych, tylko ciał. Tam się wydarza potem niesamowita historia polegająca na spotkaniu z osobą, która była świadkinią tego, co robiono z porwanymi. Nie chcę zdradzać, dlatego że uważam, że i tę rozmowę, i książkę warto przeczytać. Ja przepraszam, mam nadzieję, że moja kubka z książkami się nie zawali, ale tak się składa szczęśliwie, nie byłem przygotowany, że, jest pod ręką, że mam tę książkę przy sobie, więc ją pokażę od razu. K. Relacja z pewnych poszukiwań Bernardo Kuciński. Jedna z najważniejszych książek, jakie czytałem w minionym roku. Bardzo Państwu polecam, naprawdę. I nagle się okazuje, są na ten temat informacje w książce, ale w rozmowie okazuje się więcej, że to jest opowieść biograficzna, w tym sensie, że to jest opowieść o życiu Bernardo Kucińskiego, którego siostra i szwagier zostali uprowadzeni i zamordowani przez reżim wojskowy. I było tam tyle momentów, w których ja patrzyłem, on mieszka na 25 piętrze w bloku na przedmieściach São Paulo, patrzyłem w okno, bo nie byłem w stanie znieść wzroku tego ponad 80-letniego mężczyzny, który opowiadał o tym, co działo się z nim, z jego psychiką, z jego fizycznym też zdrowiem, kiedy przez to wszystko musieli przechodzić. Jest taki moment w tej rozmowie, w którym właśnie zostawiliśmy z Wojtkiem nawias, kiedy on się długo zastanawia i zbiera w sobie, żeby odpowiedzieć, to jest takie pytanie, co się czuje, kiedy się siedzi twarzą w twarz z osobą, o której się wie, że wydała wyrok na życie siostry i szwagra. To był taki moment też, kiedy on się przyznaje, że ta pustka, która pojawiła się w życiu jego i jego rodziny, wymagała wypełnienia i wtedy on z żoną zdecydowali się na adopcję dziecka, dlatego że tak bardzo potrzebowali ciepła rodzinnego i takiego przelania na kogoś dobrych emocji i jakiegoś sensu, przytulenia, tak, tego wszystkiego. No i też taki moment absolutnie wstrząsający, który nas doprowadza do tego, nad czym też mi zależało, czyli na opowieści o Brazylii współczesnej, a warto tutaj dodać, że Kuciński, poza tym, że jest profesorem i pisarzem, był także przez jakiś czas doradcą prezydenta Luli. W związku z czym ma też wiedzę na temat systemu politycznego Brazylii, życia politycznego. I on mi opowiada taką historię, że Brazylia tak naprawdę do dzisiaj nie rozliczyła się z przeszłością dyktatury, ponieważ w porównaniu chociażby z Chile Pinocheta czy z Argentyną, tam nie było tak wielu ofiar, nie było tak wielu zaginionych, jak na przykład w przypadku Argentyny. W związku z czym nie był to szeroki problem społeczny. Wiele osób po prostu zapomniało o tym albo nie wiedziało. Ale ci, którzy pamiętają, czyli rodziny tych ofiar, za każdym razem przy inauguracji prezydentury każdej kolejnej osoby, która wygrywała wybory, udawali się, ich reprezentacja, do Pałacu Prezydenckiego w Brazylii i prosili o pomoc w znalezieniu kości, zwłok ofiar. I prezydent Bolsonaro, kiedy został wybrany, również przyjął delegację. Tylko on zachował się w zupełnie inny sposób niż wszyscy pozostali prezydenci, jego poprzednicy. Mianowicie, patrząc w oczy rodzin ofiar reżimu wojskowego, powiedział, że on w ogóle tego nie rozumie, bo tylko psy szukają kości. I no wiesz, słyszysz takie zdanie i po prostu wszystko się w tobie i gotuje, i przewraca. I on to powiedział z takim niewyrażonym do końca smutkiem, ale wyobrażam sobie, co się musiało dziać na jego twarzy, kiedy to usłyszał. A potem opowiedział mi jeszcze, że jego to w ogóle nie dziwi, ponieważ wie, jako osoba, która zna system polityczny i życie polityczne w Brazylii, że Bolsonaro wynieśli do władzy ci, którzy współpracowali z dyktaturą wojskową, czyli tymi, którzy zabili jego siostrę i szwagra. No to jest niesamowita odwaga, żeby o tym napisać książkę i żeby mieć siłę w ogóle o tym mówić. Powiem ci, Michał, że to była jedna z tych rozmów, którą kartkując książkę otworzyłam i powiedziałam do męża, przeczytam ci jedno spotkanie, kompletnie nie wiedząc, w jaką historię wchodzimy.
I powiem ci, że czytałam na głos, robiłam właśnie kilkusekundowe pauzy, bo czytając było mi, oboje nie mieliśmy pojęcia o tym, o czym ty teraz mówisz, o tych faktach i o tym, że to było w sumie tak nie, to nie jest jakaś zamierzchła przeszłość. I to było, to jest wstrząsające, więc bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za te trudne emocje, ale myślę, że ta książka jest w wielu momentach właśnie taka, że konfrontuje nas z trudnymi tematami. I zarejestrowałam w sumie taki paradoks, bo czytając z niejednej półki, czułam w sobie spokój i pomyślałam sobie, ale skąd jest ten spokój, skoro w książce jest tyle trudnych tematów? No, mówiąc eufemistycznie, mówicie o kondycji świata, który delikatnie mówiąc nie jest w najlepszej formie. Jesteśmy na krawędzi i spadamy. Natomiast wiesz, pomyślałam sobie, że ten spokój brał się z tego, że dostałam taką nadzieję, że cały czas na świecie żyje tak dużo mądrych, wrażliwych ludzi, którzy wierzą w moc słowa, którzy mają w sobie odwagę, żeby konfrontować ludzi z trudnymi tematami, którzy, dla których słowo misja nie jest jakimś wytartym słowem, tylko czymś, co traktują jako coś bardzo namacalnego. I to mi chyba dawało właśnie taką siłę i spokój, paradoksalnie, bo żyjemy w świecie, wystarczy obejrzeć informacje codziennie i mam wrażenie, że żyjemy w świecie, gdzie no, rozum gdzieś zaginął. Więc to była ta nadzieja. Ale teraz jeszcze bym chciała, żebyśmy porozmawiali trochę o takich sytuacjach, Michał, kiedy no, czujesz stres, przed którym z rozmówców byłeś najbardziej sparaliżowany? Bo to jest tak, że kiedy słyszymy noblista, laureat Pulitzera, no od razu jest coś takiego, ja przynajmniej tak mam, często się okazuje, że to są fantastyczni ludzie i te rozmowy są zaskakujące. Ale powiedz, gdzie czułeś takie największe spięcie i nie wiedziałeś do końca, jak do tego człowieka podejść? Denerwowałem się przed rozmową z Javierem Mariasem, znakomitym pisarzem hiszpańskim, o rozmowie, z którym myślałem przez wiele, wiele lat, no ale wreszcie się udało przy okazji kolejnej książki wydawanej w Polsce, Berta Isla, pojechać do Madrytu. Ale wiesz, on wysłał po prostu taką informację przez agenta, że dziennikarz, który przybędzie na spotkanie, musi się zgodzić na dwa warunki. To znaczy pierwszy taki, że pisarz będzie cały czas palił papierosy w czasie rozmowy, przy okazji chodził i że będzie pił kolę cały czas, puszkę za puszką. Byłoby dobrze, żeby dziennikarz też palił, a jak nie palił, no to będzie musiał wdychać. Pomyślę sobie, to jest cena, którą jestem w stanie zapłacić za tę rozmowę, ale byłem podenerwowany, bo nie wiedziałem, co mnie spotka na miejscu. Tak. Na szczęście po takich pierwszych minutach badania się wzrokiem okazało się, że to jest bardzo przyjemny, przyjazny, mądry człowiek. I to od niego w ogóle usłyszałem takie zdanie, które mnie zafascynowało, a potem okazało się, że Szczygieł też bardzo je polubił i napisał o tym na swoim Instagramie przy okazji premiery mojej książki, że tylko fikcja jest prawdziwa. Też to sobie zapisałam. I muszę przyznać, że nigdy o tym nie myślałem. I na przykład gdybym chciał teraz powiedzieć, co wyniosłem z tych wielu rozmów z autorami, to na przykład między innymi właśnie to, że on mi uświadomił, że nie ma jednej prawdy w życiu, że każda sytuacja, na którą patrzymy, jest prawdziwa tylko dlatego, kto ją opowiada, ale każda inna osoba może to widzieć, postrzegać, odbierać w zupełnie inny sposób. Natomiast fikcja zmyślona przez pisarza jest jedyną możliwą wersją danej opowieści. To jest wspaniałe. Denerwowałem się też... Nie, bo jeszcze jeden z twoich rozmówców a propos fikcji, Michael Cunningham chyba powiedział coś takiego, że tylko właśnie poprzez fikcję jesteśmy w stanie uruchomić w sobie taką prawdziwą empatię i przytaczał chyba nawet badania, które pokazywały, że czytelnicy powieści są dużo bardziej empatyczni, więc w tę jedną wersję rzeczywistości, wrażliwość bohatera jesteśmy czasami nawet bardziej skłonni uwierzyć niż w literaturę faktu. To było tak, niezwykłe. On jest też miłośnikiem baśni, więc dla niego baśnie są bardzo ważne. Zresztą tutaj przy okazji jednej z baśni rozmawiamy. Denerwowałem się też, wracając do pytania, przed spotkaniem z Orhanem Pamukiem. Dwa razy odwiedziłem go w Stambule, właściwie na wyspie Bujukada pod Stambułem. Denerwowałem się z kilku powodów. Po pierwsze, trzeba tam dopłynąć promem. Wiemy, że nie lubisz. Nie przepadam. Półtorej godziny trwała ta podróż. No wspaniale widać Stambuł, Wyspy Królewskie, do których to archipelagu należy, Bujukada, wspaniale. Kiedy już wysiadłem lekko zielony na Bujukadzie, no to okazało się, że muszę właściwie na własną rękę i trochę tak jak harcerz po tropach odnaleźć dom Pamuka, ponieważ
tam dziwna jest numeracja na głównej ulicy, nie jeżdżą samochody, pojazdy silnikowe, więc poszedłem na piechotę, bo ta bryczka, to długo trzeba by było na nią czekać, roweru nie miałem i tak dalej. W końcu doszedłem i zacząłem dzwonić do dzwonka, dzwonkiem do furtki. Mm-hmm. Długo nie wychodził i w końcu słyszałem taki krzyk, idę, przekładam na polski, chwileczkę. No i tak wszedłem trochę zestresowany, tu noblista w t-shircie, w krótkich spodenkach, w klapkach, rzuca się w ramiona, jakbyśmy się spotkali lata temu, pierwszy raz się widzimy. Kawa, pyta i tak dalej, paszy kawę, to mi wszystko pokazuje, jest taki bardzo rozemocjonowany. Bardzo to była miła rozmowa, więc na drugą rozmowę, kiedy już jechałem znowu do Stambułu na spotkanie z nim, szedłem wyluzowany, ale zapomniałem, który to jest dom. Więc tak na chybił trafił, nie chciałem dzwonić, więc zadzwoniłem do niego i mówię, drogi Orchanie, jestem chyba pod twoimi drzwiami, ale nie pamiętam, czy to ten dom. Jak on mnie wtedy okrzyczał, że jestem tu drugi raz, jak ja śmiem nie pamiętać, który to jest dom w ogóle, przecież to jest ten najpiękniejszy widok na Bosfor z Bujukady właśnie u niego w ogrodzie. No, ale potem jakoś go uspokoiłem i miło nam się rozmawiało, ale był jakiś taki nerw w nim. Zresztą on w ogóle ma taki nerw w sobie i myślę, że jest jedną z tych osób, które no, z rozkoszą przyjęły informację, że otrzymały Nobla. To skoro powiedziałeś o tym, kto otrzymał z rozkoszą Nagrodę Nobla, kto nie, to bardzo lubię też ten fragment opowieści, kiedy rozmawiacie z Olgą Tokarczuk, a swoją drogą napisałeś, że jadłeś u niej zupę warzywną, więc teraz z ręką na sercu doskonale wiem, jaką pisarką jest Olga Tokarczuk, ale jaką jest kucharką? Smaczna była ta zupa? Tak szczerze, wyjątkowa, znośna. Bardzo to była dobra prawdy. Zupa, w której było połączenie między innymi buraków i ogórków. A przepis zabrałeś, czy ty tylko przychodzisz i pałaszujesz, czy coś w kuchni też robisz? Ja robię sobie w kuchni różne rzeczy i gotuję, natomiast nie śmiałem tak zapytać, ale myślę, że gdybym się przyłożył, to bym odtworzył, bo przyjrzałem się dokładnie składnikom, które znajdowały się w miejsce, z której tę zupę jadłem. Było to bardzo dobre. Zupa się długo ważyła, więc wszystko, co istotne, się wygotowało i było bardzo jadalne. Bardzo to było przyjemne, muszę przyznać. To było zresztą w takim momencie dla Olgi no bardzo trudnym, bo to był jedyny wywiad, jakiego ona udzieliła między decyzją Akademii Szwedzkiej o przyznaniu Nobla, a wyprawą do Sztokholmu. W związku z tym rozmawialiśmy wtedy długo i tak dość intymnie i szczerze o jej pisaniu, o jej drodze do Nobla, ale wiem, że w tyle głowy były już te przygotowania do wyboru sukni, do organizowania tego wszystkiego. To był trudny czas, dlatego że nagle wszyscy, którzy nawet w okolicy znali Olgę, zaczęli się znacznie bardziej uważnie przyglądać i temu, gdzie mieszka, że wychodzi na zakupy. No właściwie była trochę ubezwłasnowolniona przez chwilę w domu. Nie mogła wyjść nawet na zakupy do sklepu, ponieważ wszyscy chcieli dotykać, spotkać noblistkę, chociaż przecież myślę, że akurat miłośnicy literatury w Polsce są w bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ myślę, że jest w Polsce przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, które posiadają autograf noblistki, co się tak często nie zdarza, ponieważ jak wiemy, Olga jest osobą niezwykle przyjacielską, otwartą, chętną do rozmowy, ciekawą innych ludzi, więc myślę, że wielu spośród nas miało okazję poznać ją przed Noblem. To powiedz przynajmniej w dwóch słowach, w jakich okolicznościach przyrody Olga Tokarczuk otrzymała informację dotyczącą Nobla, bo sama była taka zażenowana tym, jak przyjęła tę informację, bo była faktycznie zszokowana i cudowne jest to, że przecież ma świadomość, jak fantastycznie pisze, a jednocześnie jest ten rodzaj zdumienia i niedowierzania, jak to ja. I to też jest takie cudowne, że się można utożsamić, że my wszyscy mamy tysiące jakichś kompleksów. Zresztą któryś z twoich rozmówców cudownie mówi, chyba Elizabeth Strout, że wbrew pozorom my jesteśmy do siebie bardzo podobni. Tylko może tutaj dopowiem, jedni trochę bardziej grają pewnych siebie, ale w środku mamy bardzo podobnie te emocje poukładane. Opowiedz o tej reakcji. W ogóle to, czego nie ma w książce, mogę teraz zdradzić tobie i państwu. Myśmy się z Olgą widzieli kilka dni przed Noblem w Tychach, gdzie w ramach festiwalu organizowanego przez Filipa Berkowicza pokazywana była po raz kolejny opera Ahad Ili, która powstała na podstawie książki Anna Ind w grobowcach świata. I staliśmy sobie przed hotelem i rozmawiałem z Olgą, no to był ten pierwszy Nobel po roku przerwy, tak szczerze.
jak ona odbiera to, że jest takie napięcie, jakieś podskórne oczekiwanie i właściwie przekonanie, że ona zostanie noblistką, powiedziała mi, że nie myśli o tym i że właściwie to ma przekonanie graniczące z pewnością, że jeżeli to by się miało wydarzyć, tutaj Olga Tokarczuk w kreacji noblowskiej w rysunku autorstwa Joanny Rusinek. Bardzo lubię ten rysunek, muszę przyznać. Ja piękne by były z tego początki, nie? Takie do wysyłania między miłośnikami literatury. A to ja myślę, że to chyba wydawnictwo Agora z tego co widzę też nas śledzi, więc podrzucamy ten pomysł. Piękne pocztówki, poprosimy o realizację pomysłu tutaj redaktora. Kontynuuj. Więc Olga była... Nie wierzyła w to, że to się wydarzy. No a w dniu, w którym ogłoszono Nagrodę Nobla, przyznanie tej nagrody, czyli 10 października 2019 roku, była ze swoim mężem Grzegorzem w trasie promocyjnej w Niemczech. I kiedy kwadrans przed 13 na ekranie jej telefonu wyświetlił się numer z prefiksem szwedzkim, to jak przyznała z ręką na sercu, była przekonana, że dzwonią do niej z Dagensnyheter z pytaniem, kogo ona typuje jako noblistę, albo już dzwonią do niej, żeby się umówić na jakiś komentarz do Nagrody Nobla. No ale wtedy okazało się, że jednak źle rozpoznał numer, bo dzwonił Mats Malm, czyli sekretarz Akademii Szwedzkiej, żeby poinformować ją, że dostała Nobla. Na co Olga mówi, nie, to niemożliwe. Co on mówi? No możliwe. Nie, to niemożliwe. No, możliwe. Więc była to bardzo dziwna reakcja, potem mówi się wstydzi, ale ja uważam, że to jest wspaniałe. Cudowne. I bardzo ludzkie, jak się reaguje na taką informację. Nawet jeżeli ktoś ci, wiesz, czytelnicy, przyjaciele sączą do głowy taką możliwość, że to się wydarzy, to ty jednak, myślę, masz taki mechanizm obronny w sobie, też po to, żeby nie czuć potem rozczarowania, że nie przygotowujesz się na to. No więc myślę, że ona naprawdę nie była do końca przygotowana, ale potem musieli zatrzymać się na boku, gdzieś na parkingu na niemieckiej autostradzie. I kiedy o 13 ogłoszono werdykt, to pamiętam, że najpierw byłem wtedy w gazecie, wykrzyknąłem i się rozpłakałem ze szczęścia, a potem oczywiście tym takim dziennikarskim poszedłem tropem i wybrałem numer do Olgi i pomyślałem sobie, Boże, co ja robię, ale może ona odbierze. No po prostu z jednej strony znamy się teraz, a z drugiej strony jestem dziennikarzem, mam dyżur, przyznali Nobla, dobrze by było, żeby coś powiedziała. I odebrała ten telefon. I pamiętam, że na początku tak krzyknęliśmy do siebie z takim niedowierzaniem, że to się wydarzyło. Potem się chyba chwilę rozpłakaliśmy ze szczęścia oczywiście. Potem powiedziała kilka zdań i wiem, że wkrótce potem przestała odbierać telefony, no bo wszyscy dzwonili i pisali i myślę, że to było bardzo trudne. Ale to jest wspaniałe i myślę, że w ogóle też jakby poza wszystkim to jest taki moment w pracy zawodowej dla osoby, która zajmuje się literaturą, który już na zawsze będzie się pamiętać. To znaczy dzień, w którym Polka otrzymała Nobla i ta pierwsza reakcja, to, że można z nią było porozmawiać. Wiesz, pamiętamy wszyscy historię z panią Wisławą Szymborską, to była jednak zupełnie inna historia. Dzisiaj po latach wiemy, że ponieważ nie można było się do niej dodzwonić, to jej poszukiwano, ona wtedy była w Zakopanem, więc ta wiadomość gdzieniegdzie dotarła wcześniej, żeby można było zlokalizować noblistkę. Więc kiedy do niej dzwonili ze Sztokholmu, to niektórzy dziennikarze już jechali do Zakopanego, wiedząc, że ona się za chwilę dowie o tej nagrodzie, żeby zapisać jej reakcję. Tutaj to wszystko w dobie internetu, telefonów komórkowych wydarzyło się szybciej i w sposób jeszcze bardziej niespodziewany. No wtedy pani Wisława była w domu pracy twórczej w Zakopanem, a Olga Tokarczuk na autostradzie. Ja się bardzo cieszę, bo państwo mnie uspokoili, ponieważ ja tak delikatnie tutaj ocieram oko, niby poprawiam, ale ja naprawdę się wzruszyłam, Michał, i najpierw tak zawstydziłam, co ja robię, ale państwo piszą, że też się wzruszyli, pani Sandra pisze, że sobie teraz płacze. Cudownie, takich emocji prawdziwych i czystych nam potrzeba. Słuchaj, to muszę cię jeszcze zapytać, głupie pytanie mi przyszło do głowy, ale mogę je zadać? Nie ma głupich pytań. To cudownie, bo powiedziałeś o tej zupie, którą jadłeś u Olgi Tokarczuk, a ja sobie zwizualizowałam, nie wiem dlaczego, ale redaktora Nogasia, który przychodzi na wywiad z zupą w słoiku dla pisarza, do którego przychodzi na rozmowę. Który z nich z tej książki nie byłby zaskoczony takim pomysłem i faktycznie zaprosiłby cię do kuchni, podgrzał w garnku i moglibyście sobie rozmawiać jedząc?
Ojej, to jest długa lista. Poczekaj, otworzę książkę i powiem ci, jednak kto by się było głupie dzieje. To pytanie, tak? Nie, nie, poczekaj. Myślę, że tak. Nie zdziwiłby się Edouard Louis. Mhm. Małgosia Rejmy, myślę, by się nie zdziwiła. Dorota Mosowska pewnie powiedziała, była jak coś, to sobie podgrzej. Jasmine Ward na pewno, wspaniała amerykańska pisarka młodego pokolenia. Chimamanda Ngozi Adichie, uwielbiam, na pewno. Jeszcze by doprawiła tę zupę. Zadie Smith też bardzo. Marcin Wicha, nie jesteś łasuszkiem, ale pewnie byś zjadł. Szczygieł, myślę, że gdyby było fit, to by zjadł, tak. Świetlicki, nie wiem. Elizabeth Strout, oczywiście, ona jest wspaniałą osobą. A potem by włożyła do zmywarki i wyciągając naczynia ze zmywarki wpadłaby na pomysł na kolejną. Wyskoczyłaby jej Olive Kittredge 2, dokładnie. No nieżyjący już niestety Jerzy Pilch, myślę, że spojrzałby z politowaniem, ale by się zgodził. Michael Cunningham, oczywiście. Stefan Hertmans, tak. Swietłana Aleksijewicz, cudowna, wspaniała, myślę, że tak. Paul Auster, oczywiście. Aneta Pleyel, Maciej Zaremba-Bielawski, tak. Herbie Ogwasmo, myślę, że też. Margaret Atwood, jasne. Annie Prue na pewno, Vargas Llosa pewnie też. Hanna Kral mogłaby być lekko zdziwiona, ale myślę, żebym ją przekonał. Do Myśliwskiego bym się chyba nie odważył pójść ze słoikiem. Tak myślał. Alice Munro pewnie też. Nie, no myślę, że większość. To są naprawdę no to... bardzo fajni, normalni ludzie, tylko obdarzeni ogromnym talentem. No to słuchaj, teraz pytanie jest zasadnicze. Jaka zupa byłaby w środku, czyli specjalność Michała Nogasia? Aha. Mhm. No nie moją, ma tak, że przychodzisz z kupną. Moją ukochaną zupą jest zupa ogórkowa. Mm. Bardzo dobrą robię. Ale robię też bardzo dobry kapuśniak. Bo ja w ogóle jestem fanem kiszonek. I całą jesień i zimę jem kiszonki, ponieważ uważam, że one znakomicie dbają o odporność organizmu. Więc wszystko, co ukiszone, a potem ugotowane, jest super. No to te dwie, myślę, przede wszystkim. To ja mam teraz taki tutaj taki... Ale moi przyjaciele też wiedzą, że ostatnio specjalizuję się w robieniu całkiem niezłej pizzy domowej, więc... To ja wysyłam teraz komunikat do wszystkich autorów, do których będzie przybywał Michał Nogaś. Tak jak on stawia warunki wydawcy, czasami też jest stawiany wobec innych warunków, tak państwo, kiedy będą się zgadzali na rozmowę z Michałem Nogasiem, proszę powiedzieć, dobrze, pod warunkiem, że przyjdziesz za Górkową. Mam nadzieję, że ten komunikat poszedł w świat i państwo zaczną tego wymagać. Sprawdzimy, ile z tych deklaracji jest prawdą. Nie wiem, jak ty to robisz, ale wyciągasz ze mnie takie rzeczy, których nigdy nie mówiłem, więc... Z przyjemnością, wiesz, z wielką przyjemnością. W końcu mówimy, że przez detale się zapamiętuje historię. Teraz oddaję głos państwu, bo mówiłam, że można zadawać pytania, więc nie chcę być gołosłowna. Podwójne życie Weroniki, o, taki nick. I pani Weronika, tak się domyślam, pisze tak. Książki są często mądrzejsze, większe niż ich autorzy. Czy spotkanie z którymś z autorów było rozczarowujące? Oraz czy autor wyznaje zasadę, że trzeba oddzielać autora od dzieła? I zrobiłby wywiad z genialnym twórcą, nawet jeśli ten miałby trudną przeszłość. Przykład Polańskiego, pozdrowienia z Nowego Jorku. Panie redaktorze. Nie byłem rozczarowany chyba żadnym wywiadem, który przeprowadzałem. To znaczy nie byłem rozczarowany osobą. Oczywiście zdarzali mi się mniej i bardziej przyjaźni rozmówcy, mniej lub bardziej sympatyczni, ale kiedy zorientowałem się, że nie będzie między nami przyjaźni nici, to po prostu zależało mi na tym, żeby zrobić wywiad i udawało się. Pytanie drugie jest ciekawe i przyznam szczerze, że mógłbym mieć moralne problemy. Ja kiedyś spotkałem Romana Polańskiego zresztą na targach książki w Paryżu. Mm-hmm. Wtedy, kiedy Kraków i Wrocław były gośćmi honorowymi targów książki w Paryżu. Wspaniałej zresztą imprezy. Naprawdę Francja to jest kraj, w którym ludzie masowo czytają książki i politycy przychodzą fotografować się z książkami. Bardzo bym sobie takiej Polski życzył. Ciężkie westchnienie, tak. I rozmawiałem tam przez chwilę z Romanem Polańskim, ale to była taka bardziej reporterska robota, nagrywałem na mikrofon jego wypowiedź. Ale gdybym wiedział, że osoba, z którą mam rozmawiać, dopuściła się jakiejś złej rzeczy, to miałbym chyba moralny z tym problem, przyznam szczerze. A gdybym już z nim albo z nią rozmawiał, to bardzo bym chciał, żeby ta rozmowa zeszła właśnie na takie tory, które by pokazały, dlaczego tak się wydarzyło i bym dociskał, czy żałuję. Bo na przykład
wydobycie od tej osoby przyznania się do błędu i opowieści o próbie zadośćuczynienia albo przeproszenia mogłaby mieć sens. Wiesz co, jest jedna taka rozmowa w tym tomie, oczywiście to jest zupełnie inny kaliber, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, rozmowa z autorem Mojej walki, gdzie bardzo ciekawe, tak, aż się otrząsnąłeś z tych emocji. I dla mnie, powiem ci, że kiedy czytałam, trudno mi było zrozumieć tego człowieka, bo to było już dla mnie takie właśnie na granicy, ile można poświęcić z własnego życia, nawet nie z własnego życia, tylko z życia swoich bliskich, dla jakiegoś przełomu w literaturze. No nie wiem, jak ty odbierałeś to spotkanie, bo to było jedna z tych rozmów, w której ja się trochę zagotowałam i myślałam sobie, chyba ten człowiek nie ma prawa, nie miał prawa tego zrobić. Tak się zastanawiam długo nad odpowiedzią, bo tak powiedziałem wcześniej, że właściwie nie miałem takich rozmówców, których bym jakoś znielubił, ale gdybym miał powiedzieć szczerze, to ja jednak chyba nie lubię Karla Ovek-Nowsgårda prywatnie ze względu na to, jaki los zgotował swojej rodzinie. Miałem okazję w tym roku rozmawiać z jego byłą żoną, Lindą Bostrom-Knausgård, i ona powiedziała mi o tym, jaka była siła i skala oddziaływania mojej walki, na przykład na jej życie. W pauzie ukazała się jej książka Witajcie w Ameryce, bardzo poruszająca opowieść o dziewczynce, która milczy, o rozpadzie rodziny, o traumie wyniesionej z dzieciństwa. Ale o, tu ktoś właśnie napisał, że poleca książki. Tak, ja też bardzo polecam. Cudowna tłumaczka Marta Dybula. Pozdrawiamy. Przepraszam. Pozdrawiam serdecznie pani Marto. Musiałem się, jestem już strasznie stary, musiałem się zbliżyć do ekranu, żeby zobaczyć. Jesteśmy bliżej. I na przykład, kiedy ukazywała się jej książka w Wielkiej Brytanii, w ogóle jej nie pytano o to, co chciała przez tę książkę czytelnikom powiedzieć. Interesowało na przykład rozmówcę chyba z Obserwera, jak to jest być byłą żoną Knausgårda, jakie to było małżeństwo, jak ona znosiła całą tę historię, którą on opisał. Z jednej strony rozumiem potrzebę Knausgårda opisywania tego swojego życia z takimi detalami i jego szczerość, ale z drugiej strony nie wiem, czy to było uczciwe narażać bliskich na cenę, którą ponieśli za ukazanie się tych książek. Zresztą też w spektaklu Michała Boczucha było to widać, pokazywanym w TV Warszawa, że wiele osób z najbliższego otoczenia Knausgårda nie chciało być bohaterami jego opowieści, no ale on nic sobie z tego nie robił i po prostu to opublikował. To teraz możecie zapytać o takich rozmówców, którzy nie za bardzo chcą rozmawiać. Zastanawiam się, jak twardy był orzech do zgryzienia w przypadku pana Wiesława Myśliwskiego, bo w pewnym momencie tej rozmowy pada zdanie, to co miałem do powiedzenia napisałem, więc czy to był jeden z tych rozmówców, który był wyzwaniem? No powiedzieć, że rozmowa z Wiesławem Myśliwskim to jest wyzwanie, to właściwie nic nie powiedzieć. Nic nie powiedzieć. Ale ta rozmowa, która pojawiła się w książce, jest kolejną z rozmów, które prowadziliśmy. My się po raz pierwszy spotkaliśmy przy okazji poprzedniej jego książki, czyli Ostatniego rozdania. I wtedy odbyliśmy rozmowę jeszcze radiową dla Trójki. I coś takiego się wydarzyło w tej rozmowie, że zaskoczyło między nami. To znaczy, ja myślę, że uważna lektura i pytania, które mu zadawałem, spodobały mu się, więc w jakimś sensie obdarzył mnie zaufaniem. Zresztą tu się mogę przyznać, chociaż rzadko o tym mówię, że dostałem wtedy autograf od Wiesława Myśliwskiego z taką informacją, że znalazł we mnie pokrewną duszę. To było bardzo, bardzo miłe. Potem rozmawialiśmy na festiwalu w Szczebrzeszynie, także na żywo do radia w różnych miejscach, no i właśnie u niego w domu przy okazji premiery Ucha Igielnego i teraz ta rozmowa znalazła się w książce. No to było trudne. On jest bardzo uważnym słuchaczem i bardzo wymagającym rozmówcą,
Ale jestem bardzo wdzięczny za tę szkołę, za te lekcje, dlatego że my tak często rozmawiamy pobieżnie w życiu, w pośpiechu, nie zwracając uwagi na pewne detale, na to, co dla kogoś jest ważne. On zmusza odbiorcę do uważnego słuchania siebie. Czasem w rozmowie może zdawać się nieprzyjemny, niesympatyczny, ale myślę, że bardziej istotne jest to, co chcę powiedzieć. A też obserwowałem wielokrotnie to i też w reakcji na wywiad, który znalazł się w książce i na inne spotkania, które miałem okazję z nim prowadzić, jak bardzo istotne jest dla ludzi to, co on ma do powiedzenia. Myśliwski jest dla wielu ludzi mędrcem i autorytetem. Znam takich, którzy przepisują sobie do zeszytu zdania z jego książek i często tymi cytatami wzbogacają jakieś swoje wypowiedzi albo przesyłają je innym jako aforyzmy. Myślę, że on ma ten dar właśnie pisania zdań, które bardzo silnie uderzają w czyjąś głowę albo czyjeś serce. To ja przytoczę też fragment z pana Wiesława dotyczący miłości, bo bardzo go lubię. To nie literatura jest najważniejsza, ale miłość. Mnie pod tym względem spotkało wyjątkowe szczęście. Z moją żoną poznaliśmy się, kiedy miała 16 lat, ja 17 i od tamtego czasu jest nam dobrze ze sobą. Nie kłóciliśmy się nigdy prawie, czasami jedynie poobrażaliśmy się na siebie. Na pół dnia. I tak od 1949 roku. To jak mógłbym powiedzieć, że moje życie nie miało sensu? Ale też przy okazji rozmowy z panem Wiesławem mówicie o tym, że ostatnie poprawki bardzo często pan Wiesław wprowadza na ostatnią tuż przed wysłaniem. Tak było w przypadku Ucha Gielnego. Tekst już był w zasadzie w drukarni, a pan Wiesław jeszcze przez telefon przestawiał konkretne akapity, słowa, zdania. Powiedział, że na wątpliwości nie ma lekarstwa, trzeba poprawiać, bo inaczej te myśli człowieka zadręczą. To zostawiamy teraz pana Wiesława, przechodzimy na Michała Nogasia. Michał, jak było z tobą? Miałeś wątpliwości tuż przed drukiem, a może ta rozmowa nie powinna wejść, a może coś jeszcze mógłbym, a czy na pewno wszystko jest w porządku? Były jakieś takie wątpliwości, czy jak już zamknąłeś całość, wysłałeś do wydawnictwa, to był święty spokój? Oczywiście, że przed samym wysłaniem książki do druku były nerwy, czy nie ma jakichś kiksów. Pewnie i tak są, już nie chciałem tego sprawdzać. Wiadomo, że wszyscy mamy prawo do błędów i gdzieś być może na jakimś poziomie pracy nad książką czegoś nie dopatrzyliśmy, ale tłumaczę sobie do tym, że to był pierwszy i prawdopodobnie ostatni raz, więc mam nadzieję, że nie kokietuj, nie będzie kokietuj. Mi to Państwo wybaczone. Już pytają, czy będzie ciąg dalszy. Będzie wiesz? Mi to wybaczone, natomiast zgubiłem teraz pytanie, bo mnie rozbiłaś tym kokietowaniem. Ja ci już poskładam cię. Rozbite kawałeczki już składamy. Zapytałam cię o to, czy tuż przed wysłaniem miałeś jeszcze jakieś wątpliwości. Czy jak już to wszystko się znalazło w wydawnictwie, to miałeś w sobie taki spokój, że zrobiłeś wszystko. Bo ja pamiętam nieprzespane noce, takie momenty, kiedy ci się cały czas wydaje, że coś jeszcze mogłeś, a to już jest za późno, albo wiem, dzwonisz i mówisz przepraszam nie. Przepraszam cię, Weroniko. Wiem, co chciałem powiedzieć. Bardzo się denerwowaliśmy z Wojtkiem Szotem, czy uda nam się zebrać wszystkie wywiady. I to była w dużej mierze jego praca jako redaktora, który nad wszystkim czuwał. Nie udało nam się uzyskać zgód od niektórych autorów. I to było w jakimś sensie smutne, że się nie udało, ale też zakładać 100% sukcesów w tej dziedzinie to trochę szaleństwo. A co się nie udało? O kim jeszcze myśleliście? Nie udało się uzyskać zgody, myślę, że mogę to powiedzieć, nie było na to czasu, na dwie rozmowy, które były dla mnie ważne. Na rozmowę z Arundhati Roy, czyli wspaniałą pisarką z Indii, która w której to rozmowie pada na przykład takie zdanie, bardzo byłoby aktualne, myślę, w Polsce dzisiaj, przynajmniej jeżeli chodzi o wydźwięk. No ona mówi, że pozycja świętych krów w Indiach jest lepsza od pozycji wielu kobiet. Prawda? Smutne, ale prawdziwe, tak. I Siri Hustvedt, czyli żona Paula Austera, która ma innego agenta i inną agencję i po prostu o ile do Paula udało się bardzo szybko dotrzeć i była zgoda, to tutaj zgody nie było, ale mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze ktoś sobie ten wywiad przypomni. I jest jeden autor, o którym myśleliśmy długo razem z redaktorem, to się nie udało, piszę o tym we wstępie, ale może uda się, jak skończy się pandemia, z nim spotkać, zwłaszcza, że wciąż jest na topie tej listy kandydatów do Nobla, czyli to jest kenijski pisarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, bo do Kenii nie ma wstępu, jest tam
persona non grata, czyli Ngugi wa Thiong'o, który pisał po angielsku, a potem wrócił do języka własnego plemienia Kikuyu i opowiada historię widzianą z perspektywy Afryki i też na przykład opowiada historię stworzenia świata, taką jaką opowiadano w plemieniu, no, tam gdzie się urodził, jaką przekazywali sobie kolejni członkowie plemienia Kikuyu, kolejne pokolenia. To się nie udało, bardzo bym chciał, żeby kiedyś jego głos się pojawił. W ogóle uważam, że powinniśmy znacznie częściej słuchać głosów pisarzy, ludzi, myślicieli, intelektualistów z innych części świata niż Europa i Ameryka Północna. Afryka jest wciąż do odkrycia, wciąż jej nie rozumiemy, wciąż patrzymy na nią przez pryzmat kolonialny. No to jest coś strasznego i mam nadzieję, że to się zmieni. Ameryka Południowa, ja mam trochę obsesję na punkcie Ameryki Południowej i odkrywania literatury stamtąd. Ostatnio odkryłem świetną książkę, zresztą też przez Claro Oscuro, że o ciebie matadorze, Pedro Lemebela, opowieść o cioteczce z naprzeciwka i pięknym młodym chłopaku, opowieść z Chile czasów upadku rządów Pinocheta, ale ile tam jest historii o tym społeczeństwie, o dyktaturze. Trochę mam takie wrażenie, już kilka osób mnie o to pytało i mi o tym mówiło, że mnie po prostu pociąga docieranie do sedna zła. I to, dlaczego zło jest tak dla wielu ludzi pociągające i dlaczego ono ciągle podnosi głowę i wraca. I to widać w przypadku opowieści z Ameryki Południowej, o której mówiliśmy, czyli Kucińskiego czy Lauba, ale także w przypadku Claudii Pinheiro, która jest w tej książce, argentyńskiej autorki kryminałów, która opowiada historię przemocy domowej w Argentynie, tego jak często kobiety są bite i zabijane przez swoich mężów. Ale też na przykład młode czarnoskóre, czarne pisarki amerykańskie, które opowiadają o tym, jak przez lata w kraju, który powstał na krwi pierwszych narodów, pierwszych mieszkańców, a potem niewolników przywiezionych z Afryki, stworzono największą na świecie potęgę. I jak w czasach Trumpa zaczęto, bo prezydent szczęśliwie ustępujący na to pozwolił, na przykład podważać fakt tego, że w Stanach istniał system niewolniczy, że była segregacja rasowa, że miliony mieszkańców tego kraju spotykało cierpienie, upokorzenie i że do dzisiaj w bardzo wielu miejscach się z tym nie rozliczyło. I to na przykład rodzi pytanie o analogię. Czy myśmy się w Polsce rozliczyli z pańszczyzną? Chyba nie. A większość z nas jest z chłopów, prawda? Ile to jest uniwersalnych opowieści? Tak, od razu też mi otworzyłeś szufladkę dotyczącą nowej książki Janny Gierek-Onoszko, gdzie też odczarowuje kompletnie Kanadę, ale pokazuje też kraj, który no, mierzy się ze swoją historią. Cała praca Komisji Prawdy i Pojednania, też wstrząsająca lektura. Powiedziałam, że Państwo mogą zadawać pytania, więc nie chciałabym tutaj mówić bez pokrycia, że mówię proszę zadawać, a Państwo gdzieś piszą, a tego nie pokazuję, więc już bardzo proszę. Czy któremuś z autorów nie zadał Pan pytania, które było w planie, ale finalnie się, Michał, nie odważyłeś? Nie. Nie miałem takiej sytuacji. Jeżeli na jakimś pytaniu bardzo mi zależy, to robię wszystko, żeby ono się pojawiło. I nawet kosztem jakichś innych pytań, które przychodzą mi do głowy w trakcie, jeżeli mam zanotowane pytanie, które naprawdę jest dla mnie istotne, to robię wszystko, żeby do zadania go doprowadzić. Kolejna prośba od pani Kamili. Prośba o wspomnienie ostatniego wywiadu z Jerzym Pilchem. To było w marcu, pod koniec marca tego roku. Pojechałem do Kielc, żeby porozmawiać z Jerzym Pilchem o felietonach, które pisał. To się zbiegło w czasie z opublikowaniem tych najbardziej jadowitych felietonów Pilcha z wielu lat. Spotkaliśmy się w ich, czyli Kingi i Jerzego mieszkaniu w Kielcach. Też coś zjedliśmy dobrego. Był w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrej formie, długo rozmawialiśmy. No i tak się umawialiśmy, że jak już minie ta pandemia, to jesienią znowu przyjadę i sobie dłużej pospacerujemy po Kielcach, które dla mnie są o tyle istotne, że są miastem, w którym poznali się moi rodzice, więc w jakimś sensie, gdyby nie Kielce, to by mnie nie było na świecie. Nie byłoby tej rozmowy. Nie byłoby tej rozmowy, już nie byłoby rozmów.
No i tak się rozstaliśmy w takiej bardzo miłej atmosferze z nadzieją na kolejne spotkania. Potem się jeszcze Jerzy odezwał, kiedy już pandemia się rozszalała, chciał coś o pandemii powiedzieć, bo przecież no jednak ta sytuacja, w której miasta pustoszeją, nie ma ludzi na ulicach, przypominała trochę scenerię jego powieści Żywego Ducha. Ale już nie zdążył autoryzować tej rozmowy, autoryzowała tę rozmowę Kinga. Za to bardzo jej dziękuję, że się zgodziła. Bardzo też ładny jest taki pilchowy rysunek Joasi Rusinek w tej książce. Już szukam i zaraz Państwu pokazuję. Jest. I bardzo się cieszę, że... No właśnie, cały Jerzy Pilch. I bardzo się cieszę, że pojawiły się w tej książce takie zdanie na temat sztuki pisania felietonów i obserwacji Polski, które padły z ust Jerzego Pilcha. I niesamowite było to, że obaj doszliśmy do wniosku, że ta Polska, którą on opisywał od początku lat 90. tak bardzo się zmieniła, a jednak wcale nie. To prawda. Muszę cię jeszcze, Michał, zapytać o wątek czworonogów, który jest obecny w rozmowie z panem Świetlickim. Mhm. Tam jest nawet takie znamienne zdanie, że psy są fajniejsze od ludzi i kompletnie rozbrajające jest wyznanie pana Marcina, że kiedy nie ma jego kobiety w domu, no to on tam jakoś się czymś zajmuje i jakoś nie odczuwa specjalnej tęsknoty. No może nie to, że nie tęskni, ale to nie jest dla niego czymś takim rozrywającym, że potrzebuje tej bliskości od razu, natychmiast. Natomiast kiedy wychodzi na spacer z psem, nie z nim, tylko domyślam się na przykład z jego partnerką, no to on nie wie, co ze sobą zrobić i też mówi, że o ile o swoje zdrowie kompletnie nie dba, to z psem bywa bardzo regularnie u weterynarza. Na ile ważne w twoim życiu są psy? Bo ja wiem, że tam jest ogromna słabość do jamników, ale bym bardzo chciała, żebyś rozwinął ten temat. Mam tę przyjemność, że między innymi ze mną dzieli swoje życie jamniczka. Teraz jest to jamniczka młoda, 3-letnia, wabi się Heca. Myślę, że imię odpowiada charakterowi psa. Wcześniej przez ponad 15 lat była Tofi, mój ukochany pies. Też jamniczka oczywiście, no, wspaniała towarzyszka życia. Myślę, że rozumieliśmy się bez słów. I psy były w moim życiu właściwie od zawsze, od początków szkoły podstawowej. Jestem absolutnym psiarzem, kocham psy, myślę, że mam z nimi dobry kontakt. Psy raczej mi ufają, więc kiedy spotykam się z kimś z moich przyjaciół, kto ma psy, to mamy świetny kontakt i zawsze znajdę chwilę, żeby się z psem spotkać, pogłaskać, pobawić i tak dalej. No ale jamniki mają w sobie coś wyjątkowego. Słyszałem nawet teorię, że to jest brakujące ogniwo w rozwoju między psem a człowiekiem. Powiedziałeś tak pięknie o Tofi, to nawet w głosie było słychać tę szczególną więź. Czy mieliście jakieś takie swoje rytuały? Coś, co było właśnie tylko wasze? Bo każdy z właścicieli psów ma coś swojego takiego. To ja bym chciała, żeby też energię Tofi można było dzisiaj poczuć, więc powiedz dwa słowa. To ona na przykład, kiedy mieliśmy taką chwilę dla siebie, to zawsze tutaj wkładała pysk pod pachę. Tutaj pokażę. Tak tutaj się przychodziła przymilać. I była naprawdę niesamowicie wiernym i oddanym psem. Czekała. Jak już teraz wchodzimy na takie bardzo intymne opowieści, to opowiem. To ona nawet ze śmiercią czekała. To znaczy czekała na ten moment, kiedy ja wrócę do domu, wezmę ją na ręce i pojadę z nią do weterynarza w tę ostatnią podróż. Mimo, że wtedy nie było nas w domu, kiedy zaczęła się ta historia, ona po prostu bardzo ciężko zaczęła chorować na zwapnienie nerek i kiedy miała kolejny rzut choroby, kiedy już było wiadomo, że to się nie uda, wtedy była z naszymi znajomymi i kiedy mąż naszej koleżanki poszedł do weterynarza, bo już pies strasznie cierpiał, to lekarz powiedział, że pies ma takie wrażenie, nie chce odejść, czeka. I ona poczekała jeszcze dzień. Ja przyjechałem i pojechałem z nią do weterynarza naszego zaprzyjaźnionego. No i wtedy jakoś udało się z nią rozstać, ale powiem ci i powiem państwu, że droga, kiedy ja już byłem świadomy, że to są ostatnie minuty, ja w życiu tak nie płakałem jak wtedy,
i miałem wrażenie, że potrzebuję wycieraczek do oczu, żeby móc spokojnie jechać, ponieważ ona patrzyła na mnie z taką ufnością, a ja wiedziałem, że to jest, to są ostatnie nasze wspólne chwile i nasz zaprzyjaźniony weterynarz Paweł był bardzo delikatny w tym procesie odchodzenia psa. To znaczy poprosił, żebym wziął ją na ręce, dał jej ten pierwszy zastrzyk, który ją uśpił tylko i powiedział do mnie, no, to teraz tak ją zapamiętasz i już wychodzisz. I powiem ci, że poczułem ulgę wtedy. To znaczy miałem takie przekonanie, że zrobiłem tak, jak należy i nie wytrzymaliśmy długo bez psa. Więc takie mam wspomnienie. Bardzo długo była, tak sobie chodziliśmy wieczorami na spacer, kiedy już była staruteńkim psem. Miała te ponad 15 lat, kiedy już prawie nie widziała, to zauważyłem na przykład, że ona bardzo bezpiecznie czuje się przy mojej nodze i chodzi dokładnie wyznaczoną trasą, to znaczy w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo i do klatki, no bo wtedy jakby rozpoznaje zapachem i też słysząc moje kroki obok niej, czuła się bezpieczna. Wspaniałe to były chwile, tak naprawdę. Bardzo dziękuję, Michał, za tę opowieść. Pies dla mnie jest naprawdę takim codziennym nauczycielem życia i jeżeli w ogóle pies może pachnąć czymś, to dla mnie pachnie spokojem. Dodam tylko jeszcze a propos psa poprzedniego, czyli Tofi, że minęły już 3 lata, jak jej nie ma, a ja ciągle mam tapetę na telefonie z nią. Mimo, że już mam nowy aparat i tak dalej, to za każdym razem patrzy na mnie każdego dnia. Wiesz co, chciałam cię właśnie o pokazanie tapety poprosić, ale sobie uświadomiłam, że nie możesz, bo rozmawiamy przez telefon. Ale tym razem się to nie uda, może kiedyś się uda. Słuchaj, to kiedy myślę też o psie, zresztą kiedyś cię namówię, bo bardzo marzę o takich rozmowach, które będę chciała kiedyś przeprowadzić, o takich psioludzkich relacjach i o tym wszystkim, co się tworzy po drodze. Zresztą ten temat żałoby po śmierci zwierząt też jest, myślę, że bardzo mocno nieprzepracowany i przez wielu kompletnie nieznany, jakiś niezrozumiały. Ale chciałabym, żeby, bo w tych wspomnieniach twoich stów jest na pewno cała masa radości. I chciałam cię zapytać o takie sytuacje, kiedy ty mentalnie machasz ogonem, czyli masz w sobie rodzaj takiej absolutnej beztroski. Jak sobie to wizualizuję, to w zasadzie ogon macha psem, czyli budzi się w tobie taki szczeniak albo dziecko, które kompletnie zapomina, ile ma lat, że są jakieś konwenanse, kiedy kompletnie wychodzisz z takiej roli, nie wiem, pana redaktora, tylko jesteś po prostu małym chłopcem, małym Michałem. Przyznam się szczerze, że to jest bardzo ciekawe pytanie, ale nie wiem, kiedy ja się czuję małym Michałem. A taka beztroska, to może ten mały Michał jest jakąś złą metaforą, ale taka beztroska kompletna, kiedy otwiera ci się to wszystko, czego nie trzeba kontrolować. To na przykład jak jadę, ale bezpiecznie samochodem i słucham sobie ulubionych piosenek. Na przykład jadę sobie samochodem, jest przede mną pusta droga, czuję się bezpiecznie, nie przekraczam prędkości, postaram się nie przekraczać. I włączam sobie na przykład muzykę zespołu Arcade Fire, albo Davida Bowie, albo Radiohead, albo kogoś takiego, no to wtedy naprawdę czuję się znakomicie i czuję taką radość życia i taką właśnie chwilę beztroski, że mam ten czas dla siebie. Ja oczywiście wiem, że to nie jest ekologiczne, ale się do tego przyznam. Lubię czasem jeździć samochodem sam, nawet wieczorem, tak przez miasto, albo w jakąś dłuższą trasę, no właśnie po to, żeby mieć taką chwilę dla siebie i tak cieszyć się życiem. Ale na rowerze też lubię się cieszyć życiem, żeby to tak nie było. Ostatnio na przykład lubię się czuć tak beztrosko, jak sobie ugotuję coś dobrego. Na przykład ogórkową. Na przykład ogórkową, tak, albo jakieś inne rzeczy. Ale chciałem jeszcze raz przypomnieć, że należy do teamu kiszonki i przede wszystkim apeluję o jedzenie kiszonek, ponieważ w sytuacji pandemii oraz grypy, która może zaatakować i wielu innych rzeczy, kiszonki są naprawdę spoko. Drodzy Państwo, półtorej godziny już rozmawiamy. Ja nie wiem, czy redaktor jeszcze ma czas. Wiesz co, teraz się zastanawiam. Szukam zdjęcia Tofi w moim komputerze. A dobrze! Żeby ją pokazać, przepraszam. Jak mi podeślesz na maila, to ja nawet w trakcie będę w stanie ściągnąć, przerzucić na drugi komputer i Państwu też pokazać, więc spokojnie. Jeżeli Ci to nie przeszkadza, to jak najbardziej możesz to robić. A ja jeszcze powiedziałeś o tym chłopcu, to otworzyłeś mi znowu w głowie taki fragment, kiedy
Pani Agnieszka... chyba jestem blisko, przepraszam, muszę okay. tylko po prostu znaleźć. Mów, pani Agnieszka. Pamiętasz takie cudowne zdanie, chyba zrozumiałam chłopca, który był przed tym mężczyzną, którego poznałam. Jakie to było piękne. To powiedziała Aneta Pleyel, kiedy opowiadała o Macieju Zarembie-Bielawskim, kiedy on otworzył się przed nią. Uwaga, gotowi? A to się tak da, że od ciebie z komputera? Ja myślałam, że mi wyślesz mailem. Ostatnie zdjęcie to. O Jezu, jaki słodziak. Ale wiesz co, ona ma tak mądre spojrzenie. Mówię ma, bo ma. Tak mądre spojrzenie. No był to przepies, a nawet przepsa. To prawda. No ale to jest tak, że Heca teraz musi dorównać? Czy to jest kompletnie inny charakter, czy jeszcze czas? Jak to jest? Kocham ją i uwielbiam, ona jest zupełnie... Więc właśnie, chciałem tu o jednej ważnej rzeczy powiedzieć jako team Bardzo Jamniki, proszę. Że nie ma czegoś takiego jak jeden charakter Jamnika. Każdy Jamnik jest wybitny i każdy Jamnik jest osobny. Tak jak każdy Polak jest osobny, tak każdy Jamnik jest osobny i wybitny. Chcę powiedzieć, że to jest niesamowite, jak się odkrywa naturę psa. Na przykład mój obecny pies. O czym my w ogóle gadamy, Weronika? Otóż mój obecny Podoba mi się ta strona, w którą skręcamy bardzo. Jest trochę piesokotem. To znaczy zauważyłem, że ona lubi się wspinać po kanapie i ma na przykład takie momenty, jak zastyga. Chodzi za zasłonę zafiranę, obserwuje podwórko i tak leży. I potrafi tak w tej pozycji leżeć godzinę, tylko taki trochę ogon merda i się cieszy. Jak gdyby się nic nie działo. Jest po prostu piesokotem. To jest niesamowite. Poprzedni pies był zupełnie inny. Natomiast ta poprzednia była na przykład głodomorem. Jak się otwierała lodówka albo coś, to od razu była przy lodówce. Ta ma swoje pory. Podejdzie dostojnie, zje, odpocznie. W ogóle zupełnie inny pies. Jeżeli Państwo będą chcieli cytować Michała Nogasia, to przypomnę, każdy Jamnik, jak każdy Polak, jest inny. I osobny, taki, wiesz, osobny. Osobny, no, przepraszam, czyli każdy Jamnik, jak każdy Polak, jest osobny. Myślę, że gdyby w fakcie pisano o takich rzeczach jak literatura i psy, to byłby, wiesz, lit na jutrzejsze wydanie poranne. Niesamowite by się wydarzyły rzeczy, naprawdę. Teraz już wiemy, kiedy beztrosko czuje się Michał Nogaś, kiedy mówi o psach, zobacz. No, Państwo też mówią, że mają kotopsy, piesokoty tutaj. Ale ktoś zauważył bardzo słusznie, że za komputerem stosy książek w wygięciu ku upadkowi sytuacja jest, tak? Pozdrawiam, jak ta konstrukcja? Nie będę tego komentował. Odmawiam komentarza. Odmawiam Drodzy komentarza, Państwo. To, co się dzieje w moim pokoju, na moim biurku, osoby, które były u mnie w domu i wiedzą, to powiem, że dzisiaj jest tak mniej więcej 8 na 10, jeżeli chodzi o stan przechylenia. Michał, czy ty masz jeszcze chwilę czasu? Tak szczerze pytam teraz. Tak. Masz, tak? To drodzy Państwo, dostaliśmy tym samym taką zgodę na to, żeby padło jeszcze kilka pytań. Ja już oczywiście jeszcze tutaj na swojej karteczce i w swojej głowie sporo mam, ale myślę, że nie będę tutaj monopolistą i jeżeli są pytania, to jest idealny moment, żeby je teraz zadać. O proszę, Państwo mówią, że się wciągnęli w pasjonującą nocną rozmowę, bardzo się cieszę. To ja Cię jeszcze zapytam o takiego rozmówcę, który pomyślałam sobie tak utożsamiając się, gdybym była Michałem Nogasiem, to bym się zirytowała dostając non-stop SMS-y o 14, nie, o 17. Wiesz co, może jednak o 18. Usprawiedliwiam go. Tak? Dlaczego? To była sytuacja taka, że jako młody ojciec musiał odbierać dzieci i zajmować się odbiorem dzieci. Natomiast ja wykorzystałem ten czas po prostu na przygodny spacer po Brooklynie. To jest opowieść o Jonathanie Safranie Foerze, jak się umawiałem z nim na wywiad, który zresztą odbywał się nagle i niespodziewanie, bo to jest jedna z takich sytuacji, że leciałem na zupełnie inne spotkanie, a przy okazji dowiedziałem się, że jest szansa zrobienia rozmowy z Foerem. Czytałem książkę trochę po polsku, trochę po angielsku. I wyszła z tego, myślę, bardzo ciekawa opowieść, trochę o apokalipsie też. No ale kiedy nagle znajdujesz się w środku świata pisarza, który ma do ogarnięcia wiele rzeczy prywatnych, domowych, rodzinnych, a przy okazji zgadza się na wywiad, no to trzeba się dostosować. Ja byłem cierpliwy, nie śpieszyło mi się, wypiłem kawę, zjadłem słynny nowojorski sernik, przeszedłem się na spacer po parku na Brooklynie, zobaczyłem, co tam ciekawego w sklepach płytowych, bo wtedy jeszcze takie były, i spotkałem się wtedy, gdzie wskazał, czyli w jakiejś miłej brooklińskiej knajpce na godzinę rozmowy.
Państwo cały czas się nowi pojawiają. Przypominam, że można się dzielić tą rozmową. Wystarczy wcisnąć przycisk udostępnij i Państwa przyjaciele też będą z nami. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, Michał, odnośnie psów. Ostatnio byłam w pralni i tak się bałam wejść z tym psem, no nie zostawię go na zewnątrz, myślę, najwyżej mnie tam ktoś okrzyczy. I pan powiedział cudowne zdanie: u nas, proszę pani, pies jest najważniejszą osobą. Poszedłbyś do takiej pralni, co? No pewnie. No. Ja w ogóle uważam, że psy to w jakimś sensie osoby, tylko po prostu nieludzkie. Nieludzkie osoby. Chciałam cię jeszcze zapytać o prezenty, bo rozmawiasz między innymi, z tego co pamiętam, z Olgą Tokarczuk. Ona wspomina o takim pięknym liście, jaki dostała. O prezentach wspomina też chyba Elizabeth Strout. A ja cię zapytam ciebie jako Michała Nogasia, po prostu dziennikarza, przez lata pracującego w Trójce, teraz w Nowym Świecie, piszącego do magazynu książki. No wiemy doskonale, że państwo, którzy się z tobą utożsamiają, potrafią prezentować przeróżne rzeczy. Sama otrzymywałam różnego rodzaju dżemy. Pamiętam sytuację jeszcze z Radia Pink, kiedy do Magdy Juszczyk przyszedł pan, uważaj, z chomikiem. I ona musiała tego chomika przyjąć. O, pozdrawiamy Magdę jak najbardziej. Tydzień później pan przyszedł z drugim chomikiem. Okazało się, że każdy jest z innej rodziny i one się zaczęły gryźć, więc ktoś drugi z radia musiał zabrać tego chomika, musieliśmy je rozdzielić. Trzeciego tygodnia, jak przyszedł pan, to my już powiedzieliśmy, nie, już naprawdę dziękujemy, on przyszedł tylko z siankiem, więc chcesz to zapytać, były najbardziej różne. Krępujący prezent, tak. Albo najbardziej, okej. Okay. Mam to. Kiedyś w rozmowie z Wojtkiem Manem przyznałem się, że lubię miętówki. Dostałem 20 kilo miętówek do radia. Ale to nie jest żaden taki, wiesz, prezent jeszcze. Na pewno coś było jeszcze bardziej. Co? No bo wiesz, przypomina mi się od razu Marek Niedźwiecki i pani, która napisała, że odczytała komunikat, przyjeżdża, czeka i wysyła już bieliznę, żeby była. Miałem kilka takich sytuacji w życiu. Mógłbyś rozwinąć temat? Nie wiem. No, zastanów się. Tak oględnie mówiąc, powiem tylko, że kiedy pewnego dnia miałem dyżur w radiu wieczorem, pojawiła się tam pani i powiedziała, że przyjechała z Gdańska i chciałaby ze mną porozmawiać o rodzinie. Powiedziałem, że nie mam rodziny w Gdańsku, na co usłyszałem, że mogę mieć. A jak, bo pan Marek Niedźwiecki ostatnio mi powiedział, że on w takich sytuacjach już się nauczył, mówił, to się leczy i jakby ucinał bardzo szybko sprawę. Jak się w ogóle wyplątać z takiej sytuacji? Po mnie kiedyś przyszedł pan, zaczynałam poranek o godzinie 6, przyszedł o 14, powiedział, że on wyliczył, że to 8 godzin i on przyszedł i zabiera mnie na lody. No i? I to było bardzo trudne. No, ja na szczęście, pan został powstrzymany przez naszą ochronę, bo ja tylko dowiedziałam się potem, więc nie musiałam się z panem zmierzyć, ale zjeżdżałam windą i wchodziłam garażem. To było trudne. No ja też musiałem wychodzić z pracy bocznym wyjściem, ponieważ okazało się, że pani dalej chce o tej rodzinie rozmawiać, mimo że ja powiedziałem, że nie jestem zainteresowany. To są trudne sytuacje, wbrew pozorom, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakiego rodzaju emocje głos może w ludziach wyzwalać i jak z różnych powodów może oddziaływać na czyjąś psychikę. No było to niełatwe. Dostawałem też różne maile z propozycjami różnymi, ale to no chyba takie życie. Historią, takie życie, gwiazdy muszą się do tego przyzwyczaić. Nie, w ogóle nie w tym sensie to powiedziałem, moja droga, tylko w takim sensie, ale ja cię rozumiem, ja tutaj mnie tak to po prostu bardzo krępuje, to znaczy mówiąc szczerze, atencja mnie krępuje, o, to chciałem powiedzieć. Okej. Okay. Słuchaj, to ja na chwilę wyjdę z tych heheszków, bo sobie jeszcze odnotowałam jedną ważną rzecz, która bardzo bym chciała, żeby padła, bo jeden z twoich rozmówców zrobił, zresztą nie jeden, oni wszyscy zrobili na mnie ogromne wrażenie, ale jest pan francuski filozof i socjolog, Ribon. Mam nadzieję, że ten mój język francuski jakoś Didier teraz sobie Ribon, przejdzie. Tak jest. Dokładnie. I on powiedział zdanie, które mnie zatrzymało i myślę, że nadal jest bardzo aktualne dla wielu ludzi. Uciekłem, by móc być tym, kim się urodziłem. Mógłbyś trochę rozwinąć tę historię, bo no, mam dreszcze, bo wiem, że to jest zdanie, które będzie bliskie bardzo wielu osobom, które są po drugiej stronie. To jest historia sprawowana, dlatego że w tej książce Didier Ribon spotyka się ze swoim przyjacielem, pisarzem młodszego pokolenia, Edouardem Louisem, którego na pewno nasi widzowie dzisiejsi kojarzą z historią przemocy, czy końcem z Edwin, zresztą teraz w Teatrze Studio bardzo do mnie przemawiający, świetny spektakl Anny Smolar na podstawie tej książki. A z kolei nad przykładem i nad sztuką
na podstawie powrotu do Rems, gdzie Ribona pracuje w tej chwili Kasia Kalwat i ta sztuka ma być pokazywana, mam nadzieję, że to się uda, w Krakowie i w Nowym Teatrze w Warszawie. No to jest opowieść o ludziach, którzy musieli odciąć się od rodziny i uciec ze swoich domów rodzinnych, z niewielkich miast i miasteczek, to akurat w obu przypadkach Francja, by móc być tym, kim są, kim się urodzili, czyli osobami nieheteronormatywnymi. Do tego stopnia, że przecież, żeby być tym, kim chce, Edouard Louis musiał stworzyć się na nowo, przybrać nową tożsamość. Bardzo są poruszające obie te historie francuskie, o których teraz mówię, które mi przypomniałaś, mówiąc o Ribonie, ponieważ one nie tylko mówią o takiej potrzebie ucieczki ze świata, w którym nie można być sobą, który cię ogranicza, który cię nie akceptuje, a przecież obaj słyszeli w szkołach te epitety typu ciota i tak dalej. Nie byli też akceptowani przez swoich najbliższych. Ich seksualność nie była akceptowana i to jest jeden bardzo istotny wątek tej opowieści. Myślę też, że cholera niestety także w Polsce dzisiejszej bardzo, bardzo ważny. Mówię o tym z przejęciem, bo rzadko jakieś statementy albo zgadzam się z emocjami, ale nienawidzę tego, co państwo polskie robi osobom LGBT. Po prostu tego nienawidzę. Ja też niestety. Znaczy wstydzę się tego, że nienawidzę, ale nienawidzę, tak. Tak, ale też myślę, że czasami taka złość, jak się ją wypowie, to ma jakiś sens, podobnie jak na przykład jestem absolutnym zwolennikiem, ostatnio rozmawialiśmy o tym z Zytą Rudzką w radiu, że kiedy już nie ma innych możliwości, to po prostu trzeba swój gniew wykrzyczeć i nawet słowa uważane za wulgarne są do zaakceptowania. Zresztą opowiadał mi ostatnio Michał Rusinek, że podobno są już petycje do Rady Języka Polskiego, żeby to słowo na W wykreślić ze słownika wyrazów wulgarnych, ponieważ tak się społeczeństwu obyło. Wracając do tematu rozmów z Edouardem Louisem i Didierem Ribonem, jedna rzecz to oczywiście kwestia tego, kim chcemy być albo kim się czujemy. I tu przy okazji od razu powiem, że ukazała się też niedawno znakomita powieść Brit Bennett, Moja znikająca połowa, jutro w obcasach moja rozmowa z Brit Bennett. Też opowieść o tym, czy ktoś nam się każe określać, czy sami możemy nadawać sobie tożsamość. Myślę, że to jest bardzo ważny wątek w naszych czasach. A druga historia, która ma związek z Francją, to jest oczywiście sprawa związana z polityką. To jest niesamowite i wynika zarówno z rozmowy z Ribonem, jak i z Louisem. Jak to się stało, że do władzy we Francji próbuje dojść i całkiem nieźle sobie radzi w wyborach lokalnych czy nawet prezydenckich Front Narodowy? I to jest opowieść o tym, jak lewica zdradziła swój naturalny elektorat. Wszędzie tam, gdzie francuska lewica, śladem lewicy brytyjskiej, tej Tony'ego Blaira i jego kolegów, postanowiła trochę bardziej w stronę liberalną podążać, ci ludzie, robotnicy, klasa pracująca, zresztą oni używają tych określeń obaj w rozmowach, poczuli się zdradzeni. Zrozumieli, że lewica nie jest już ich sprzymierzeńcem i że postulaty się zmieniły. I dokładnie w te miejsca weszli populiści, na przykład Front Narodowy, którzy powiedzieli, my być może nie mamy jeszcze wszelkich rozwiązań, ale was wysłuchamy i przywrócimy wam godność. I to jest Francja. Ale gdybyśmy spojrzeli na Polskę, ile rzeczy się powtórzyło, prawda? Więc jakby to jest opowieść o tym procesie, który się odbywał, miał miejsce w wielu miejscach w Europie i na świecie. A pamiętasz ten moment, kiedy jeden z twoich bohaterów też mówi o własnej matce, która jest okropną rasistką, ale też opowiada o tym, że próbował zrozumieć, skąd to jest w niej i mówi bardzo ważne zdanie, że ona się chciała poczuć trochę wyżej w hierarchii, ponieważ prowadziła bardzo życie w bardzo trudnych warunkach, takiego upodlenia i ten rasizm był dla niej sposobem na to, żeby się poczuć lepiej. Też porażające zdanie, które pasuje do każdej szerokości geograficznej. Tak, tym bardziej, że przecież miało to związek z całą falą uchodźców i z tym, że często państwa, które przyjmowały uchodźców, bo Polska, jak wiemy, jest niechlubnym wyjątkiem, zapewniały im już na starcie często warunki bytowe podobne lub nawet lepsze od tych,
jakie na przykład ma lub miała przez całe życie matka mojego bohatera. Jestem w stanie zrozumieć ten lęk. To nie oznacza, że ja się podpisuję pod postulatami i że rozumiem rasizm, ale ten lęk, który ją do tego rasizmu doprowadził, do ksenofobii, jestem w stanie zrozumieć, no, ale to jest efekt kilku dekad zaniedbań. Obiecałam pytanie od Państwa, to teraz zmieniam, ale o, bardzo, bardzo dobrze, bo mi też pytanie, tu podepnę się zaraz pod Panią Anię, ale zacznę od tego, ulubiona księgarnia Michała Nogasia. Michał, masz czy wszystko dostajesz od wydawców? Chwila prawdy. No, dostaję większość, ale mam swoje ulubione księgarnie. Na przykład w miejscu, w którym mieszkam, czyli w Wilanowie, jest taka bardzo fajna księgarnia, która się nazywa Villa Buki. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam. Kupuję czasem książki w nowej księgarni, w nowym teatrze, ale kupuję je na prezenty. Na prezenty. No bo większość książek dostaję. Natomiast lubię dawać prezenty, więc wspieram małe księgarnie po to, żeby kupować prezenty. Jeżeli chodzi o inne miasta, bardzo fajną księgarnię znalazłem w Narodowym, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Nostrze, w Katowicach. Bardzo przyjemna jest oczywiście księgarnia Tajne Komplety we Wrocławiu. No i niezmiennie polecam księgarnię Charakteru w Krakowie. Bardzo dziękuję za to. A z tych warszawskich to jeszcze bardzo lubię Korekty na przykład. Na przykład. Natalia Radzikowska nas pozdrawia. To ja mam bardzo dobrą informację dla Państwa, żeby podziękować też Natalii, bo Natalia mi dzisiaj obiecała książkę dla Państwa. I Michał, nie wiem, czy się da załatwić autograf od Ciebie dla jednej z osób, która ją dzisiaj otrzyma podczas tego wieczoru od Ciebie? Będziesz jakoś w redakcji? Ja jestem bardzo zgodny, tak. To poproszę Cię teraz, żebyś mi powiedział jakąś cyfrę, liczbę od 1 do 30. 11. 11, to ja poproszę, proszę dać losowi szansę i 11 mail, który wpadnie do mojej skrzynki, rozmawiam, bo lubię, bez M oczywiście, tutaj się zapędziłam, rozmawiam, bo lubię, @gmail.com, to będzie ten mail. Ta osoba, do której rąk i domu trafi książka z niejednej półki, to na finał. A ty wiesz, że nawet jeszcze połowa baterii się nie zżarła? Widzisz, wszystkie wskazówki, ty po prostu się stosujesz do wskazań, a Mariusz Szczygieł jakoś, wiesz... On chyba miał rozładowaną tą baterię, nie? Tak podejrzewaliśmy. Nam się udało, wiesz, ponad godzinę, a my już prawie, słuchaj, dobijamy do 2 godzin. To naprawdę długie spotkanie autorskie, ale bardzo Ci za to dziękuję. Zaraz Ci oddaję rodzinie, ale na finał właśnie o rodzinę Cię chciałam zapytać, ale wspomniałaś o rodzicach, którzy się poznali w Kielcach. I zastanawiam się, jak wyglądało Twoje czytanie w domu. Ja sobie uświadomiłam i zawsze za to dziękuję mojemu tacie, że kiedy miałam chyba 5 lat, to on mnie uczył czytania. I pamiętam jak gdzieś, że on siedział i prasował. Do tej pory to bardzo lubi robić, czego ja nie rozumiem, jako osoba nieprasująca. Ale on rozprostowywał te ubrania i miałam wrażenie, że rozprostowuje te zdania. I dzięki niemu w zasadzie pokochałam książki. I od, chociaż mama polonistka, mamo też dziękuję, żeby nie było potem w domu jakichś konfliktów, to od razu powiem. Ale to czytanie kojarzy mi się faktycznie z tym prasowaniem. Jakie ty masz pierwsze skojarzenia z nauką czytania? Z nauką czytania mam bardzo ciekawe pierwsze skojarzenia. I to wcale nie chodziło o książki, tylko o naukę liter. I to było tak, że ja przez kilkanaście lat spędzałem jakiś czas w wakacje w Busku-Zdroju, z którego pochodził mój tata. A moi dziadkowie, dziadek niestety dość wcześnie zmarł, to znaczy miał 70 lat, ale ja miałem 6 wtedy, więc niewiele czasu spędziliśmy razem. Babcia żyła znacznie dłużej, 92 lata, no i ja jeździłem do Buska i wtedy przy jednej z głównych ulic tego miasta były takie wielkie szyldy. Sklep spożywczy, sklep chemiczny i tak dalej. To były czasy jeszcze komuny, początek lat 80. i chwilkę później. I pamiętam, że uczyłem się liter na tych szyldach, na tych neonach. Babcia albo rodzice mówili mi, jaka to jest litera i potem ja sobie uczyłem się je składać. Więc to jest moje pierwsze wspomnienie. Nauczyłem się rozpoznawać litery dzięki szyldom w Busku-Zdroju. Zresztą Busko było dla mnie bardzo ciekawym miejscem, bo na przykład tam też... Nie, dobra, tego już nie opowiem. W każdym razie wiele Busku zawdzięczam. Ale na pewno nie opowiesz, bo to było naprawdę coś ciekawego. Ja widziałam, jak się uśmiechasz. Ale to był taki uśmiech zakłopotania. Michał, no nie daj się prosić. Wszyscy już w piżamach, wiesz, sytuacja jest nieformalna. Bo ja kiedyś chciałem bardzo być kierowcą autobusów. I w Busku-Zdroju w centrum miasta był dworzec autobusowy. I ja na przykład zamiast chodzić z rodzicami na spacery do Parku Zdrojowego,
dokarmiać wiewiórki, to kazałem się zaprowadzać na dworzec autobusowy i słuchałem tych komunikatów, które wychodziły z megafonów. I myślę, że to w ogóle mógł być początek fascynacji radiem. Czyli słuchanie głosu, wiesz, jak na przykład autobus, przyspieszony autobus do Szczucina chyba, czy gdzieś tam podjedzie na stanowisko któreś tam. Pamiętam to jak dziś, że siedziałem, moja mama mówiła, długo jeszcze musimy wdychać te opary, a ja po prostu byłem cały szczęśliwy, że siedzę i słucham tego. To tak, tak też było. A wiesz, co sobie teraz zamarzyłam sobie, żebyś był kiedyś Jezu, takim kierowcą autobusu. O czym my w ogóle rozmawiamy? O życiu, o życiu. No właśnie. No ja wiem, że tutaj wprowadzam zakłopotanie, ale o życiu rozmawiamy, więc ja sobie wyobraziłam taki autobus. Na wyświetlaczu ma czytał Michał Nogaś, tylko wiesz co, nie, ty musiałbyś siedzieć obok kierowcy. Miałbyś mikrofon i czytałbyś ludziom książki. Teraz by było za dużo chętnych w pandemii, to byśmy nie mogli tych wszystkich obostrzeń zachować, ale jak już minie pandemia, to wiesz co, jestem skłonna namówić kogoś z Urzędu Miasta, żeby na przykład na jakiś dzień, nie wiem, dzień książki, żebyś jeździł i czytał państwu. Dałbyś się namówić na coś takiego? W duetach chętnie. No to jest deklaracja, to teraz muszę tylko znaleźć dojście do Urzędu no, ale to jest Warszawy. Wyzwanie, może to ktoś jest z państwa wyzwanie ma. Dla ciebie właśnie, żebyś też była w tym duecie na przykład. Ty i jeszcze kilka osób zbierzemy, prawda? Zbierzemy, oczywiście, że zbierzemy. Państwo mówią, że piątek 13 może być piękny. To bardzo się cieszę. Wspomniałeś Michała piątek Rusinka. Piątek 13 w 2020 roku. Dodajmy. Ja zaproszę na jutro też, bo ja się będę widziała z Michałem II Rusinkiem, akurat w Empiku i porozmawiamy o jego książce Zero zahamowań. Ty też czytałeś, zastanawiam się, bo mój mąż mnie ostatnio zapytał, dlaczego chodzę po domu i śpiewam disco-polowe piosenki. Ja powiedziałam, żeby zadzwonił w tej sprawie do Rusinka. Też miałeś problem z tym, że to były takie piosenki, które się stały muzycznymi prześladowcami? Ja na szczęście nie włączyłem ani jednej. Natomiast a ja nawet włączyłam wideo. I warstwa obrazu to jest dopiero historia, co tam się dzieje. No mnie jednak najbardziej pokonał ten rozdział poświęcony piosenkom patriotycznym. A słyszałeś, że to być może właśnie państwo tak, widziałeś te zdjęcia spod Empiku, że może oni tak bardzo chcieli już książkę Michałka, wiesz, i ten wątek o tak, i tutaj Michałka, właśnie Rusinka. Utwór Cicho Ciemni MC Sowieckiego i tutaj znalazłem zdanie, które mnie absolutnie powaliło. Chciałem je dzisiaj o nich, rano mówiłem w radiu, ale jeszcze to przypomnę, bo jest to dla mnie absolutny hit. Otóż ja to przeczytam tylko raz. Staję dziś na straży honoru Polski, jestem cichociemnym orłem w ciemności. O, piesek, 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 piesek. Łatka, a dlaczego tu się Łatka? Chodź, dobra. Masz hece pod ręką? Nie, nie, jest, dom jest na razie bez psa. No gdzie jest pies? Pies jest u dziadków. A jak, to dobra, to na finał już naprawdę. Jak wygląda tydzień u dziadków? Czy pies wraca rozpuszczony, czy jest jednak tak samo, tak wiesz, spokojnie? Nie, to jak? Muszę pochwalić moich rodziców. Przeszli długą, niełatwą drogę, by zrozumieć, że jamnika nie można dokarmiać, ponieważ moja mama, którą pozdrawiam, mówiła, że zawsze przypadkiem, kiedy otwierała lodówkę, to akurat coś jej wypadało i wtedy Tofi tam przychodziła i tak dalej. Więc raz przyjechałem po psa, i za drzwi wybiegł stołeczek. Więc to był moment przełomowy. Teraz Heca ma doskonałą dietę i mój bardzo rozsądny, prawowity, jak to powiedzieć, no przestrzegający prawo, o to chciałem powiedzieć. Praworządny. Praworządny. Prawowity także oczywiście. Tata. Oczywiście. Dba o to, żeby Heca nawet grama nie przytyła. I ją waży przed oddaniem i sprawdza, czy psu nic tam nie przybyło. I bardzo sobie dobrze radzi. Pies jeździ na działkę, rozkopał wszystko, co możliwe, wszędzie, gdzie można, wsadził pysk. Jest przeszczęśliwa, wchodzi także na drzewa. No ja tak, Łatka tutaj chyba została już przyciągnięta, ponieważ to jest piesek na gumkę, my ją tak nazywamy i ostatnio jest faktycznie tak, że gdziekolwiek ja nie jestem, to ona się wpycha na fotel nawet, żeby być jak najbliżej, żeby się po prostu przytulić, a potem ewentualnie gdzieś pojechać. Teraz już chyba zeskakuje. A to jest siostra psa mojej przyjaciółki Martyny Turskiej. To wszystko dzięki jest Martynie. O spoko, pozdrawiamy też spoko. No i tak właśnie się zrobiło już teraz, wiesz, merdająco ogonami. Michał, to teraz już na finał, bo państwo też pytali o to. Kiedy będzie finał? Ciąg dalszy? Teraz finał. Teraz będzie finał, ale nie, kiedy będzie ciąg dalszy, bo rozmów, które by mogły się znaleźć w drugim tomie z niejednej półki jest naprawdę sporo, musisz to przyznać, a państwo czekają, potrzebujemy tego od ciebie. Czy wy naprawdę musicie mi to robić? Już ostatnio
redaktor mojej książki powiedział, no tak za 2-3 lata może coś wymyślimy. Ja cofałem się za głowę, już niewiele mam za co do łapania, ale tak pomyślałem sobie, że już chyba nie, bo nie wiem, czy bym chciał ponownie ten cały stres przygotowawczy przeżywać. Ja rozumiem tę potrzebę, ale tak szczerze z drugiej strony myślę, że to minie znacznie więcej czasu, o ile w ogóle, dlatego że trzeba znów przeprowadzić wiele rozmów, żeby potem mieć z czego wybierać. Prawda? To jest pytanie chyba... jeszcze od pani Ani. Oho, Turska tak, się tak. odezwała, że tu jest. O. Jest Turska, nasza kochana. Zadałam to pytanie już kilka miesięcy temu na Nogaś na stronie. Widzisz? Państwo czekają kilka miesięcy, żebyś odpowiedział na pytanie, więc to jest ten moment. Czy nie ma pan ochoty zacząć pisać, zostać pisarzem? Rozumiem, że chodzi teraz o fikcję, Michał. Nie ma. Ale tak stuprocentowo jesteś, a może to przyjść, możesz do tego dojrzeć, czy to jest na tym etapie po prostu? Wiesz co, to było kiedyś tak, że ja próbowałem coś napisać, takie jak no. wiele osób próbuje coś napisać. Ostatnio mówiła mi o tym w rozmowie Rebecca McKay, autorka świetnej powieści Wierzyliśmy jak nikt, że za najbardziej wspaniały moment w życiu, jeden z najbardziej wspaniałych uważa ten, w którym zrozumiała, że to pierwsze pisanie było okropne. Więc ja zrozumiałem, że moje pierwsze pisanie było okropne i odłożyłem to. Tylko kiedyś nieopatrznie pokazałem to mojej przyjaciółce Agnieszce Szydłowskiej, myślę, że państwu znanej. Oczywiście. A potem ona bez konsultacji ze mną przekazała ten tekst Magdzie Grzebałkowskiej i Ewce Winnickiej, kiedy prowadziły cykl takich spotkań Mewka. I nagle Ewka w czasie tego spotkania zaczyna czytać coś, co ja gdzieś kojarzę. I sobie myślę, Boże, jakie to jest niedobre, kto to zrobił. I potem doszło do mnie, że to ja, więc pomyślałem sobie, że okej, to jest najlepszy dowód na to, że nie należy. Ja myślę, że po prostu nie mam takiej wyobraźni do tworzenia fikcji. Jestem ciekawy świata przez rozmowy, a opisywanie go zostawię tym, którzy są prawowitymi posiadaczami talentu. O. Michał Nogaś. Czytał, mówił, opowiadał. Michał, bardzo ci dziękuję. Powiem ci tak prosto z serca, że po prostu było mi bardzo dobrze z tobą i z państwem. I mam szczerze mówiąc ochotę na jakiś ciąg dalszy. Nie wiem w jakiej formie, ale mógłbyś opowiadać tutaj też słuchaczom i widzom Rozmawiam, bo lubię częściej o książkach, o filmach, o życiu, o psach. Znaczy właśnie o tym życiu to się najbardziej teraz tak zdenerwowałem, że się jakoś tak otworzyłem na jakieś bardzo intymne opowieści, a przecież to nikogo nie interesuje, więc przepraszam, ale to ona mi kazała tam po drugiej stronie. Lubię być winna w takich sytuacjach. Niech będzie, że to jest moja wina. Moja bardzo wielka. Bardzo mi miło było. Bardzo dziękuję, to było naprawdę wspaniałe. Dzięki. A ja zaraz sprawdzam, kto był 11 i książka powędruje w państwa ręce. To jeszcze nie wiesz? Bardzo dziękujemy. Jeszcze nie wiem. Chwileczkę, sprawdźmy razem. Dobrze, sprawdzam, otwieram, poczekaj. Mam nadzieję, że się... Ja teraz państwa nie widzę, więc musisz mi mówić, jeżeli coś zniknie, to będziesz krzyczał mi do uszu. Bardzo otwieram, sytuacja radiowa. Otwieram, bo lubię. Proszę państwa, na drugiej połówce ekranu widzą państwo Weronikę Waczkowicz, która tak, w pierwszej godzinie 57 minucie i 15 sekundzie spotkania live otwiera właśnie adres mailowy. Skrzynkę, krzyczam, bo lubię tak. @gmail.com. Ile tutaj tego jest? Dobra, liczę. 3. A fajne są hasła. Nogaś, może będę 11. Ja też lubię rozmawiać. Dobra, ale liczę do 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pani Małgosia, mogę powiedzieć nazwisko? Chyba mogę. Czy jest jakieś RODO? Jak to myślisz? Nie, powiedz pani Małgosia skąd. Pani Małgosia D. Nie napisała skąd. D. No pani D jak... Małgosiu, no. No ale zaraz się dowiemy. To ja już to teraz opisuję do pani Małgosi. No ale to pani Małgosia napisze. Ja teraz napiszę, pani Małgosiu, gratuluję. To o, może pani Małgosia jest ten. Pani Małgosiu, to pani. O tak, może to pani. Będzie w skrócie. Mam nadzieję, że pani Małgosia wie, że robię to teraz. W skrócie to napisz PMTP. O. Pani Małgosiu, to pani. PMTP. Napisałam, wiesz co, napisałam tą pani. To o, w sumie dobrze. Tą pani. Tom rozmów Michała Nogasia, pani. Myślisz, że ten skrót będzie zrozumiały dla państwa? Tak, Tom jest pani. Znakomicie. Tom pani. Po prostu kasujemy orzeczenia tam, gdzie ich nie potrzeba. No w Polsce przed Polsce się wydają orzeczenia, które nie są potrzebne, to można też kasować orzeczenia, prawda? Michał Nogaś, pięknie ci dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam. Pa, pa.